Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Spotify oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Nie mogę przestać myśleć o japońskich kulach. Znaczy kul... Czekaj, to już jest nagranie podcastu, czy jeszcze gadamy sobie? Przeprosić o, za to, że włączyli podcast na swoim najdroższym sprzęcie audio w mieszkaniu i usłyszeli to zdanie jako pierwsze. Przepraszam, chciałem przeprosić wszystkich. Nie, to już nie jest ta część, gdzie rozmawiamy o prywatnych sprawach. To cześć, synchro tylko zrobię. Dobra, lecimy. Zaskoczyłeś mnie. Znowu myślę o japońskich kulach. O kuli, okej, okay, o kuli na plaży. A, tak, faktycznie było coś takiego. Przepraszam, o czym ty pomyślałeś? Dobrze wiesz, czym pomyślałem. To zdanie było skonstruowane bardzo konkretnie. Nie? Nie. Nie, udawaj, Nie udawaj. W ogóle niewiniątko to jest tak dobre słowo. Chciałem też przeprosić na wstępie, nie tylko za te kule, ale też za to, że dziś jest kanadyjski odcinek, jak widzicie. Tak. Jesteśmy... nie wiem, czy ty jesteś chory w sumie. Ja zawsze. Mówię o chorobie takiej chwilowej oczywiście, bo to, że jesteśmy chorzy, to wszyscy wiedzą od nie dziś, ale też dodatkowo doszło mi przeziębienie, więc chciałem przeprosić wszystkich fanów słuchania podcastów, które brzmią okej. No, myślę, że sobie poradzą. Myślę, że przeżyją. Myślę, że ten... Jakby jedyna różnica tak naprawdę jest taka, że nagrywamy dodatkowo moim mikrofonem, który jest trochę tańszy od tych twoich. Tak. Dzięki, Kuba. Nie ma sprawy. Musiałem podkreślić tak... ale podkręcę głośniej ciebie. Może pokażę dla widzów, dla słuchaczy wideo. Mój mikrofon tutaj, gdzie jest połączony kablem, poluzowało się strasznie to połączenie i jest teraz sklejone taśmą izolacyjną, elektryczną. Elektryczną taśmą. Tak, więc jak czasem na przykład na streamie mi się wyłącza mikrofon, to najczęściej dlatego, że po pierwsze spada mi mikrofon, I'm just like that, a po drugie, że szarpnę na przykład albo coś. Pomyślałbyś, że to byłby dobry powód, żeby kupić nowy mikrofon. To prawda. Ale jakby mam nową klawiaturę i ta nowa klawiatura została kupiona po ile już? 6 miesięcy chyba od kiedy przestał mi działać przycisk B na mojej starej klawiaturze. Nie, to musiało być strasznie irytujące. Nie mogłeś napisać takich słów jak balls. No nie mogłem na przykład o japońskich kulach poszukać angielskojęzycznego. A dlatego się tak elektrycznie zareagowałeś, bo masz nową klawiaturę od 2 dni i tylko o tym myślisz. I znaczy tylko to googlujesz. Nie, to prawda. Więc no jak mam straszny problem z wymienianiem sprzętu, bo zaczynam takie, nie no kurde, jeszcze działa, jeszcze no ja mam, tyle klawiszy innych działa. Ja mam tak też... To jest chyba taki po prostu nawyk z młodszych lat, wiesz? Tak. Bo jak siedziałeś na chacie i tak, no raczej myślę, że obaj mieliśmy wpojone raczej takie podejście na zasadzie, jeśli coś nie jest po prostu do końca rozpierdolone, tak, że się nie da używać, to da się tego używać. Tak. Najlepsze z tego, co najgorsze, czy coś takiego. Co? Najlepsze z tego, co najgorsze. Zupełnie inny wydźwięk to ma, niż miałem w głowie, ale okej. Więc jestem zadowolony ze swojej zmiany. Ale wiesz co, wróćmy do tych kul. Tak. Czekaj, chcesz, żebym ja, czy? Aha, okej. Chciałem tylko zapodać, myślałem, że masz już gotowe. Słuchaj, coś się ostatnio dzieje. Śmialiśmy się z wizji końca świata. Tak. I goddamn, nagle jest tak, co chwilę jakieś UFO, coś wybucha, jakieś balonów, pociągi, Ohio, nie wiem, ja nawet nie wiem, o co chodzi do końca tam, ale że jakiś dym, jakieś ciężarówki się przewracają, jakieś chemikalia wypływają. To jest jakby, tak. Jeśli ma powstać jakiś superbohater, to w tym momencie powstanie ten jeden, co był w każdym zatopiony głównie jednym
chociaż raz w życiu swoim. O, uważaj, uważaj, wiesz jak powstał Joker? No właśnie. Właśnie nie do... No, jak powstał Joker? Jednym z originów Jokera jest to, że wpadł do wielkiej kadzi pełnej kwasu i wtedy się zjokeryfikował. To jest najmniej Joker rzecz. Co nie? Jakby to nie ma nic... rozumiem. Rozumiem. Pobrał TikToka. Chciał się dowiedzieć, jaki prezent kupić swojej dziewczynie. Wciągnął go algorytm. Ona z nim zerwała. Algorytm go wciągał coraz głębiej. Natrafił na... Czyli w gruncie rzeczy chcę powiedzieć, że wpadł do toksycznej kadzi. Huh? Wow, czy myślisz, że twórca... Jokera, tak zwany John Joker. To było śmieszne, jakby wszyscy superbohaterowie byli nazwani od nazwisk po prostu twórców ich. I nigdy nie byłyby to nazwiska prawdziwego twórcy, bo cały czas sobie kradli wszystko. Tak było? Tak, oj tak. Okay. No, nie czytaj o Stanie Lee i kto stworzył większość postaci, które mu się przypisuje. Co, niech zgadnę, jego żona. Nie, kolega. A, okej. Okay. Myślałem, że ta historia była taka, wiesz, Great Gatsby i... A, że za każdym człowiekiem sukcesu stoi kobieta sukcesu. Kobieta. Nie, w tym przypadku... Po prostu nie kobieta sukcesu, zwykła kobieta, taka, co nie ma żadnego sukcesu. Kobieta by default po prostu ma sukces. Za każdym człowiekiem stoi kobieta. To jest cytat. I to jest dosłowny cytat. I za... Nie ma, to nie jest przekręcone, to jest prawdziwy cytat. I za każdą kobietą stoi człowiek. Stoją w kolejce. Ale nie po książkę. Tylko po tą drugą rzecz, która jest na memie. Słynny brytyjski proverb. Za każdym mężczyzną stoi mężczyzna. Kochamy w ogóle kolejki. Za każdym mężczyzną stoi mężczyzna. We know. Wiemy, co tam robicie. Po cichu. To nas przeprowadza do tematu japońskich kul. Cool. Właśnie. Mężczyzna z mężczyzną, dużo kul. Japońskie kule. Co? I teraz tak. Już tak jak mówiłem. Jest UFO, są wybuchy i nagle się pojawia jakaś kurwa kulka. Po prostu. Nie taka kulka. Kula. Ogromna. Pełna wigoru. Potężna. Zaryzykowałbym nawet pojęcie kulsko. Kulsko. Młodzież słowo roku 2023, anyone? Jebane kulsko się pojawia. Tak. I wszyscy są jak... Nani? Tak są wszyscy. Nikt nie wie o co... Myślę, że dobre miejsce w ogóle na drop wybrała. Najgorsze. Ja... Nie. Tak? Okropne. W sensie, bo jeśli zależy, by to się pojawiło, słuchaj, nie? Jeśli taka kula pojawiłaby się w Polsce, to bym pomyślał sobie, ja pierdolę, znowu kurwa, czym oni karmią te ryby, nie? I tyle, koniec. Bym pomyślał, ktoś próbował w strasznie komiczny sposób zabić fokę. Spuszczając na ją ogromną kulę, no nie? Tak. Ale to się pojawia w Japonii i ja od razu myślę, okej, no to co się z tego wykluje? No właśnie, dlatego mi się najbardziej podobasz w tym kontekście. Znaczy, no w kontekście... Jakby to u nas było, to by nikt nie zauważył tego nawet. Znaczy, to jakby to było u nas, znaczy, kurwa, nie, przy okay. Sopocie... Nie. Bo jest taka sprawa. One local man has who regularly runs on the beach said he did not understand why the ball had suddenly become the center of attention. It's been there for a month! No właśnie. W Polsce by się nawet jeden poranek tak dużo metalu nie zostało. W Polsce ta kula byłaby na złom sprzedana w przeciągu minut od tego, jak ona się zespawnowała. W Polsce ten chłop, co chodzi z wykrywaczem metalu, o youtuber. Boże. Jaki by miał materiał z tego cudowny. A myślisz, że używałby dalej jakby wykrywacza metalu, mimo że ona jest ogromną kulą leżącą na górze? Przerażam cię, to byłaby najlepsza okazja na komediową wstawkę. Ja myślę, że on by patrzył kanału. Cały czas pod Słuchaj, nogi gość... swoje, wiesz, nie widział jej. Szedł no. I... Nie, to jest alarmowy dźwięk. I nagle wpadł na morsa. Tak.
Na fokę, na umierającą, konającą fokę, której nie dobił mieszkaniec Pomorza kijem po prostu. Chociaż myślę, że jakby natknął się na fokę, to ona by też tak piszczała jak ta kula mniej więcej. I z ilością metalu, jakie w sobie mają foki ogólnie. Czekaj, sorry, bo zacząłem czytać ten artykuł o tej kuli i okazuje się, że wiadomo już, czym jest ta kula. No nie. No. To niedobrze. Nasz podcast nie zyska na tym, że wiadomo, że jest rozwiązana jakaś sytuacja. Chcesz może mu dać, że wcale nie... Nie, nie, proszę, powiedz. Powiedz, bo ja nie mam za dużo o tym przygotowanego, poza tym, że to jest po prostu pojebane. Więc ta kula, która wypłynęła w Japonii na brzeg, ona jest wielkości, no tak prawie, nie wiem, do piersi człowiekowi dorasta. Mhm. Takiemu losowemu człowiekowi. Tak. Okazuje się, że metalowa kula tłumaczy oceanograf ze Szkocji, profesor Mark Inal, w ogóle ze Szkocji, okej. Okej. Powiedział, że od razu rozpoznał ten przedmiot. To jego. Zostawił. Jest to kula, której oceanografowie używają do utrzymywania przyrządów pływających w oceanie. Po prostu. To było po prostu... Ciężarek to był po prostu. To było po prostu, tak, tylko że one się unoszą, bo one są w środku, one są wyporne. O, okej. Więc po prostu taka boja. To była po prostu boja. I będę szczery, nie? Jak ja zobaczyłem pierwszy raz ten artykuł i zacząłem to pierwszy raz to zdjęcie. Pierwszy co zobaczyłem chyba to zdjęcie, miałem takie, o boja jakaś wypadła. I tytuł artykułu, tajemnicza kula usunięta z plaży w Japonii. To wszystko przez to, że to jest Japonia. Byłem kurwa zdziwiony. Tak, myślę, że to wszystko przez to, że Japonia. Może oni chcieli wierzyć przez w dłużej. Okay. Może to jest taki roleplay. Może oni tak, czy to się dzieje z nami, co my myślimy, że się dzieje? Oni wszyscy byli tak jak, że tutaj zaraz wyjdzie stąd jakaś Godzilla. Jakby wiesz, oni wiedzieli, że to jest boja, ale oni byli jak, nie no, Mikołaj, ja widziałem Mikołaja, mi przynosi prezent, oczywiście, że tak. Widziałem Kotemoka, po prostu nie rozmawiałem, ale to istnieje, naprawdę. Może to tak, wiesz, Japończycy dosłownie byli jak, nie no, poszła spać po prostu o 20:00, piątek, się obudziła w poniedziałek, to męczący tydzień. Wierzę. To Japończycy zrobili. Wiesz co, też wydaje mi się, że taki jeden element, którego my tutaj, na którego się nie zwraca uwagi w tych artykułach, jest taki, że tam jest pisze, wiesz, co to mogło być? To było jajo Godzilli, czy to był przedmiot z kosmosu? Podoba się jakby opcje. Myślę, że taka realistyczna opcja tam wtedy była. Że to bomba jest. Patrzą tą kulę. Tak, że to jest. No, że to jest bomba głębinowa, taka, wiesz, tak, jaka. Tylko, tak. Że bez tych czułek takich wystających, tylko taka, że to jest jakby. Że to jest skin bomby podwodnej po prostu japoński. Wiesz co chodzi? Że to jest tak jak miałeś scenę z ubotami w Europie i były te kule właśnie z tymi takimi wypustkami. Tak, ikoniczne kule. Tak, to myślisz sobie... Ikoniczne europejskie kule z wypustkami. Guys, go no. Test yourself. SEO, optymalizacja SEO. To tak samo, że to jest po prostu japońska jakaś odmiana, no nie? Mm-hmm. Że, no bo tam jest mapa po prostu w Call of Duty i masz trochę zmienione rzeczy. Bo jest wspomniane, że mieszkańcy Hamamatsu byli zaniepokojeni i ciekawi. O co chodzi, ale czują ulgę, że prace się skończyły. Czyli naprawdę, no był tam autentycznie taki element tego, że to mogła być kurwa bomba. No przyjechali saperzy po tą tą bombę. Ale to też mogła być tak zwana bomba kąpielowa. Jezu, te tanie niektóre, one się w ogóle nie... Bath bomb? Nie buzują się. Bath bomb? Okej, ale tłumaczenie tego na bomby kąpielowe? Jakby, sorry, ale jeśli coś się nazywa bomba kąpielowa, to mi się bardziej kojarzy z takim... No bomba kąpielowa brzmi jak wypadek. Z takim pierdem puszczonym pod wodą. Słuchaj, ale i on idzie do góry. Jest, bomby do kąpieli też są, okej. Myślałem, że... Okej, bomba do kąpieli. Okay.
Ale bomba ja kąpielowa. Jestem, ja jestem fanem w ogóle. Ja jestem fanem bomby kąpieli. Okay. Wiesz, to ironiczne, bo. Bo nie czujesz zapachu. Tak, omijam mnie. Ale 80%. Właśnie nie. Powiem ci, że nie. Hmm? Nie? Nie. Albo nie, ja, nie. Ja właśnie nie jestem fanem. Okej. Okay. Bo dla mnie one nigdy nie. One. Moje wyobrażenie tego, co się powinno dziać, jest o wiele większe niż to, co się kiedykolwiek zdarzy z tą, jest to z tą kulą. No, jak się nazywa bomba, to już tak masz taką, masz pewne ekspektacje, nie? Tak, i tutaj to po prostu ta, ten rozjebany po prostu system serotoninowy przez komórki nie jest zadowolony wcale już. To już jest nic, to już jest nic, to jest jak... Wiesz, to nie... Patrzysz na to, jak ta kula tak powoli się rozpuszcza. Jest to pewne piekło mężczyzn, uważam, no. Możliwe, możliwe. Polecam wszystkim sobie dupnąć taką kulę do kąpieli. Bardzo miła jest wtedy woda, taka miękka. Nie wiem, jak to inaczej. To jest jakaś bomba uzdatniająca? Terraformująca? I wiesz, że tak w kontekście naprawdę, ostatnich rzeczy woda. W USA i wywrotek pociągów i w ogóle, tak. Ale polecam sobie wypróbować, polecam sobie wychillować w walnie, wychillować bombę. W ogóle lubisz brać kąpiel? Tak, wręcz okay. Po mieszkaniu wcześniej w miejscu bez wanny, tylko z prysznicem, to wanna była jednym z najważniejszych punktów moich, jakby determinujących, czy jestem w ogóle zainteresowany. To jest fakt, to jest fakt. Ale lubię. W moim przypadku tak samo. Lubię, ale ja wiem, że to nie robi, to nie jest dobre dla mnie. O, w jaki sposób to nie jest dobre dla ciebie? Bo myję się, bo tracę graczowość wtedy, rozumiesz? Czujesz jakiś taki disconnected od graczy. No, jakieś niższe w jakiś sposób, tak. Nie no, po prostu tak marnuję w chuj czasu, mam wrażenie. Co? Masz to... Okej, to jest też taki terapeutyczny temat. To jest terapeutyczny temat, typu, wiesz co, kiedy odpoczywam i czuję się dobrze, czuję, że trochę marnuję czas, mógłbym wtedy zapierdalać, wiesz. Ten prysznic, 2 minuty i zapierdalać? Okej, ale no... Ile najdłużej byłeś w wannie w swoim życiu? Zasnął jakieś w wannie. Ja też. Jeszcze kiedyś prawie utopiłem w wannie w ten sposób, będąc małym dzieckiem. I może to wszystko potem jakby się... To może to jest powiedz. Może właśnie, to tłumaczy wszystko. Chyba zbliżamy się do breakthrough w naszej sesji dzisiejszej, jak nie. Nie, ale mam takie myśli często, że jestem zrelaksowany w chuj i myślę sobie... Bardzo fajnie byłoby zasnąć w takim stanie. Ale tak. Nie powinienem tego chyba robić. To jest tak, jakby masz ten widelec, jest ta wtyczka do kontaktu i myślisz sobie, to by było ciekawe. Tego porównania się nie spodziewałem w ogóle. To było ciekawe. No nie, stoisz w metrze, jest ten człowiek przed tobą i myślisz sobie, okej, tego już w ogóle się nie spodziewałem. Słuchaj, myślę, że invasive thoughts związane z wkładaniem widelca do kontaktu, a zaśnięcia sobie w wannie, to mogą być bardzo różne rejony. Nie, to jest dokładnie to samo. Uważam, że to jest dokładnie to samo. Myślę, że dokładnie tak samo się skończyć. No tak, tragedio. Brzmi jakbyś zaraz miał zrobić TED Talk na temat, ile osób ginie w wannie każdego miesiąca, ignorując bardzo ważny temat. I pokazujesz ilość tam wypadków samochodowych, ilość tego, ile rekiny jedzą ludzi, że wy nie wiecie nawet, co jest prawdziwym waszym zagrożeniem, nie? I na koniec mówisz tak, najwięcej wypadków dzieje się w domach. To musisz to powiedzieć. To jest najważniejszy cytat w historii ludzkości tych gości. Tak. Ja już szukam infografiki. No. Słuchaj. Ile? To jest... aktywność prowadząca do urazu. Uh-huh. Prawie 30% to... Aktywność prowadząca do urazu, panie. Aktywność prowadząca do urazu, kąpiel, prysznic, 30%. Gracze, uważajcie. Uważajcie. Nie, przestroga od człowieka, który stracił dużo. Na przykład radość z grania w gry. Na drugim miejscu pasują się poślizgnięcia na mokrej podłodze. That's goofy. Z Goofy, ale wyjebałem tak
strasznie. No ja też właśnie ale dlatego tak w ogóle mnie nie dziwi ta statystyka. Ja byłem tak w szoku wtedy, że to się faktycznie dzieje. Ja myślałem, że to jest jak, że to jest tylko w filmach. I raz się tak, bo zrobiłem taki błąd, że umyłem podłogę i wyszedłem i poszedłem się myć. A, i się wypieprzyłeś na podłodze. Zrobiłem takie kombo, kurwa, substancji chemicznych tam, że to była najbardziej śliska, ja myślę, że to była, że to jakoś biło o jakiś rekord. Chemiczny. Kurde, chemiczny. I jakby wypierdoliłem się. Chciałem osiągnąć. W chuj. W sensie było tam bardziej ślisko niż jakby na lodowisku. Bolało. To było na szczęście... Na szczęście nic... Wiesz, że ludzie tracą tak życie? Widziałem taki TED Talk. Zajebałem raz mocno. Na szczęście. Że to nie było takie pierdolnięcie z dodatkowymi krokami po drodze. Mhm. Bo myślę, że tak częściej sobie ludzie robią krzywdę. Jakby, że zahaczy gdzieś ręką... Nie, wiesz co mi się wydaje, że coś kurwa ten. To jest... Tylko to trzeba. Ja wiem, które jest najczęstsze, bo ja o tym zawsze myślę, kiedy to robię. Za każdym razem. Jakby to jest najbardziej ekstremalna rzecz, jaką ja robię w życiu. Okay. Czyli jak biorę prysznic i myję sobie stopy. I podnoszę stopę jedną do góry i ja sobie myję. To jest najbardziej ekstremalna rzecz, jaką ten, bo zawsze wtedy mam w głowie, jakbym teraz stracił równowagę. To byś strasznie śmieszną pozycję. Umarłbyś w strasznie zabawnej pozycji. No bo nie miałbym jak szybko złapać tego. Dwóch punktów tego, zaczepienia. Chyba, żebyś zrobił taką breakdancerską pozę, lądując po prostu na ręce. Myślałem o optymalnej pozie, w której mogę upaść do wanny, żeby się nie zabić. Okej. Wanny są śmiesznie skonstruowane, bo nie są kanciaste, więc w pewien sposób zjeżdżasz po prostu. Tak. Ja mam w dobrze moim... to zrobisz. Tak. U mnie nie mam oddzielnej kabiny prysznicowej, tylko mamy wannę i mamy... zawieszoną tą zasłonkę. Telefon. Słuchawkę. Tak. Słuchawka, telefon na ścianie i w taki sposób mamy prysznic bierzemy. Więc kurde, te brodziki prysznicowe, one mają często takie wypustki, nie? Żeby były bardziej stabilne. Ale ta wanna to jest jak skatepark. To prawda, to jest half pipe. To jest half pipe. Tam masz tyle po prostu zjazdów, jakichś kątów takich, tak, tak. To jest po prostu, no, czekasz na ten wypadek. No. I wiesz co? Nie, mi to daje satysfakcję czasem. No jest to jakaś adrenalina w życiu, nie? Pójść się umyć raz czy dwa. No, kurwa, jakby, no, słuchaj, dwa takie ważne elementy codziennego dnia. Podwójny rush dopaminowy. Po pierwsze, biorę prysznic, no longer mentally sick. Sick, tak. Wiadomo. To, że używasz telefonu przez... dwie godziny wtedy? Nie liczy się. Nie. No more sick. A druga właśnie ten element przy tym myciu. No i zdarzyło mi się stracić równowagę. Zdarzyło mi się upaść. Okej. Mówisz jak jakieś takie wideo przeprosinowe. Dlatego chciałbym zaprosić na mój tekst. Bierzesz psa, ciężkie wzdechnięcie na początku. Okej. Zdarzało mi się, nie mam dedykowanej kabiny prysznicowej. Wielu z was wie, nie posiadam dedykowanej kabiny prysznicowej i... Słuchaj, dobrze, że wspominasz o psie. Zdarzyło mi się nieraz już upaść. Byłem na dnie, ale zawsze się podnosiłem. I tym razem, pomimo wszystkich zarzutów do mnie skierowanych w teczce na 40 tysięcy znaków, również się podniosłem. Przypomniał mi się temat, który chciałem z tobą poruszyć. Okay. Bardzo ważny temat. Ja przepraszam w ogóle, że o tych kulach. Nie, wiesz co? Cieszę się, że ten temat się pojawił. Mhm. Dla mnie on był ważny. Bo mi ciążył też. Mhm. Te kule mi ciążyły. One mi też. Ja, te kule są ogromnym ciężarem. Ja codziennie gdzieś jakby mój dzień trwa, ale ja ciągle mam, jakby ciągle czuję ciężar kul. Rozumiesz, co ja mówię? Tak. I, no dobrze, wiem, o czym mówisz. I czasem nawet w takich sytuacjach, że z innymi ludźmi, ja dalej jakby gdzieś nie mogę w pełni się skupić na tym, czym jestem zajęty w danym momencie.
Tylko cały czas jakoś tak. Także dobrze, raz kawa na ławę, tak zwana. Kule z głowy. Kule z głowy. Ręce do góry. Jak to... Nie. Mam. Ręce. Spodnie. Czekaj. Spodnie okay, w dół, okay, pieniądze to... na stół? Nie, to chyba nie. Było co? Coś takiego z dzieciństwa, gdzieś mi jakiś taki tekst, kurwa. Spodnie w dół, pieniądze na stół, tekst z dzieciństwa? Brzmi spodnie... sas, w chuj, nie? Jak się właśnie, nad tym teraz czy... zastanowisz. O nie. Ręce do góry, majtki w dół, pieniądze na stół. Ha? Co oznacza powiedzenie? Zapytaj onet.pl. No właśnie, bo teraz... Nie, znaczy według mnie jest dość... Jakby pytanie jest źle sformułowane i chodzi o to, co oznacza powiedzenie majtki w dół, pieniądze na stół. Bo ja każdy zawsze myślałem, że tylko to chodzi skąd o... skąd to się kurwa wzięło? Ja myślałem zawsze, że to chodzi o rabunek taki w banku. Za dzieciaka. Ale teraz im dłużej o tym myślę, to nie jest... To nie był bank, w którym trzyma się pieniądze. W ogóle kurwa jedyny kontekst, jaki to widzę, to są reklamy majtek. Może to się zaczęło, może to była jakaś reklama majtek. Że wiesz, majtki w dół, pieniądze na stół? Nie, no ale, że co? Bo nie wiadomo skąd te majtki się zdejmuje. Może z półki, w górnej półki. Bo to majtki z górnej półki, które się kupuje za pieniądze. Nie, kurwa, nigdy się nie dowiemy. Okej, okay, nie idźmy w to, ale cieszę się, że też pamiętasz majtki w dół, pieniądze na stół. Tak, jakby kolejny kontekst, w którym to widzę, to film Dziewczyny z Dubaju, więc zostałem nakierowany. No ale właśnie o czymś takim bym pomyślał teraz, słysząc majtki w dół, pieniądze na stół. A to był jeden z tych tekstów, które się kurwa uwielbiało, jak było się dzieciakiem, bo im mniej się wiedziało, co on kurwa znaczy, tym bardziej był... Jest, się rymuje tak dobrze. Tak, i tak mówisz, i tak, i twój kolega ma taki, nie wiem, o co tutaj chodzi, chyba zostałem właśnie rozjebany. I ty też nie wiesz, co chodzi. Też nie wiesz, ale powiedz... Ale satysfakcja z tego, że on nie wie też, była ważniejsza. I wydaje mi się, że najlepiej jest udawać, że się wie coś i po prostu iść w to. No to prawda, to jest nikomu nigdy na złe nie wyszło. Dokładnie. Myślę, to jest najlepsza decyzja za każdym razem. No, poza Jokerem, który nie wiedział, że nie można wejść do kwasu, do całego zbiornika kwasu, no ale... Ale czemu to na złe wyszło? Właśnie, przecież w końcu... Uśmiecha się, jest szczęśliwym człowiekiem. Otworzył oczy, tak? Przejrzał na oczy. Zobaczył, jak prawdziwie wygląda społeczeństwo. Przestał się łudzić, że zostanie stand-uperem. Same plusy. To było najważniejsze, to wyleczyło go z największej choroby. Słuchaj, dobra. Dobra, o co ci chodzi? Co ty chciałeś? To jest ten, o którym mi ciąży. Okej, okay, gadaliśmy ostatnio o zawodach wymarłych. Tak. Już niepraktykowanych. Tak jest. Albo umierających. Gadamy też często o zwierzętach. O, we do. We do indeed. We do. Na przykład. Dlatego Joker. Tak. Dlatego dzisiaj chciałbym poświęcić... czas bardzo ważnemu tematowi dla mnie, jakim jest obrotowy pies. Obrotowy pies? Obrotowy pies. Okay. Ciężko znaleźć artykuły po polsku na ten temat. Mam nadzieję, że to się zmieni po dzisiaj. Tak. Jest całkiem porządny artykuł na Wikipedii angielskiej, angielskojęzycznej, więc mam nadzieję, że zostanie przetłumaczony. O, na pewno, jak zawsze, nie? Tak, jak zawsze, jak za każdym razem, jak wiadomo, jesteśmy głównymi donosicielami polskiej Wikipedii. Po prostu, bez polskiej Wikipedii, jesteśmy głównymi donosicielami. Generalnie tak. Obrotowy pies to wymarła rasa psa o krótkich nogach i długim ciele. Okej, okay. Jak jamnik? Tak. Zobaczyć, czy ja muszę to zobaczyć? Czekaj, nie, najpierw ci wytłumaczę, czym był. Obrotowy pies... Bo dalej mówimy o zawodach też. Tak, dokładnie. Obrotowy pies wyhodowany był do biegania na kole zwanym obrotowym lub psim kołem. Pierdolisz, to był chomik większy? Do obracania mięsa. To ten pies biegał w kole i to koło obracało mięso, które było nad ogniem. Narożnie. Narożnie. Ten pies kręcił kebabem. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jak...
jaką by teraz zrobiły, kurwa, karierę, gdyby istniały. Jest wymieniony w Of English Dogs w 1566 pod nazwą Turne Spete. William Bingley w Memoirs of British Quadrupeds również mówi o psie zatrudnionym do pomocy szefom kuchni i kucharzom. Znaczy, zatrudniony to jest duże słowo, jak na zwierzę, które jest po prostu wsadzone do tak, koła. Tak, ogólnie to tak tutaj tak... To jest ten taki wątek, który powraca, czyli koncept tego, że nie za bardzo da się zatrudnić kogoś, kto nie jest świadomy tego, że się go zatrudnia. Wysyłam ci rysunek. Mhm. Jest nawet takie słowo na to, nie? Chyba. O kurwa, ale że tak wysoko? Nie mogli go chociaż jakoś na dół dać? Nie, bo by przeszkadzał. Oni właśnie... Okej, jest tak, to jest rycina, na której widać grupę ludzi przy ławeczce jakiejś jedzącej, jest pijącej, to taka bawiącej scena się dobrze. Typu, że brakuje takiego, brakuje chłopa z kutasem na wierzchu tam. Co? Bo to jest taka scena, rubaszna scena zabawy. Okej, trochę tak, tak. I brakuje takiego... No i są ci ludzie. Że chłop w rajtuzach. Są ci ludzie z boku. Zakładam, że tam niektórzy są, siedzą nie, za tak. stołem, może są bez rajtuzów akurat, okay. Więc może twoja wizja jest spełniona. Okay. Natomiast z lewej strony stoi wielki piec, przed którym jest ruszt obracający się, na którym jest mięso. Jest taka noga, rusztu, taka ogromna łapa na tym. I do tego rusztu jest przyczepiona przez długi, kurwa, pas transmisyjny. Mm-hmm. Wiszący pod sufitem koło, jest jak taki koło. Kurwa od chomika, w którym siedzi pies i jest on biegnie. Koło jest tak o średnicy większe niż dziecko na tej samej rycinie. I cofam te słowa o kutasie w takim razie. Teraz zobaczymy. Tak. No i ten pies, i teraz pytanie jakby, czy on, myślisz, że wolno, czy szybko biegł? Żeby tym kręcić. Ja myślę, że kucharz musiał przychodzić i tak. Na co? Bieczko. Żeby on szybciej biegł. Na tej rycinie jest wiszą te suszone, przepraszam, takie kawały mięsa ogromne. Z dwóch stron, żeby nieważne w którą stronę się biegnie pies, do której biegnie, to żeby dalej się kręciło. I wydaje mi się, że to nie jest chyba siła napędowa tego psa. W sensie to nie jest ten motywator, bo jeśli to jest ten motywator, to jest głupi pies w chuj. No moim zdaniem to jest. No bo po co by były aż akurat w tym miejscu? Ale one są tak bardziej może i są tam? Nie, no mi się wydaje, kurde. Że to jest po prostu, żeby pies myślał, że biegnie w stronę tego mięsa. Zobaczmy, może w artykule jest dokładnie opisane, w jaki sposób otrzymywało się pracę oczywiście od tych psów. No to wygląda jak taki najbardziej skomplikowany poziom Incredible Machines. Więc ten pies znany jest również jako pies kuchenny, pies gotujący i wernepator. Okay. Rasa zaginęła, ponieważ uważano ją za tak pospolitego psa, że nie prowadzono o nim skutecznej dokumentacji. Wow. Brzmi więc... smutno w chuj. Ale to jest. No brzmi mega smutno. Ale w pewien sposób jest to taka taktyka też przetrwania, jak się nad tym zastanowisz. Że wiesz, jesteś tak mid, the midest, że nikt cię nie zauważy. Rozumiesz? Żadnych zagrożeń, nikt na ciebie nie poluje, nie jesteś top fish, big guy. Którego chcą wszyscy prześcignąć, wszyscy przeskoczyć, być lepszymi od niego. Ale nie jesteś też, wiesz, jakimś takim lamusem, na którego każdy się może uwziąć. Nawet ktoś no taki tak. bez większych skillów. Nie, jesteś takim midem największym i wtedy przeżywasz. I to też jest pewna metafora, jeśli nie zrozumieliście. Nie umknęła mi wernepatorowa metafora obrotowego psa. Ach... Jak on się? Wernepator. Wernepator. Wernepator brzmi jak jakiś nowy fighter we Freak Fightach. O! Tutaj Wernepator bije się z Boxdelem dzisiaj. O kurwa, main event. Ja pierdolę. Wernepator został wyhodowany tak, aby biegał na kole, aby obracać mięso, aby równomiernie się gotowało. Ze względu na uciążliwy charakter pracy, para psów często pracowała na zmiany. Czyli, kurwa, jeszcze w parach. Wow. Zajebiste. Ale przynajmniej doceniam, okej? Okay? Że przynajmniej mógł być zmieniony, że nie było na cały etat. Ale myślisz, że on był...
Come on, on nie był zmieniony na zasadzie, o, już jest zmęczony, jest zmieniony, tylko on już nie był w stanie fizycznie po prostu ruszać się i oni wtedy, no dobra, dawaj tego drugiego. Możliwe. George Wood pisał, tak jak wynalezienie przędzarki wyeliminowało życie kądzieli i koła, które dawniej które dawniej znaleźć można było w każdej dobrze urządzonej angielskiej chałupie, tak wynalezienie automatów do pieczenia rożen zniszczyło zawód Werny Patora i stopniowo prawie unicestwiło jego istnienie. Roboty zabiorą nam pracę, stary, no AI, tak. I to zobacz, no dowody są wszędzie, ludzie, obudźcie się. No, psom została zajebana praca. Nienawidzę, kiedy rożen się kręci sam. W dawnych czasach, a nawet za czasów obecnego pokolenia, 853 jak coś, pieczenie kawałka mięsa lub drobiu było zadaniem stosunkowo poważnym i wymagało stałej obecności u kucharza, aby mięso nie zepsuło się przez nierówne działanie ogna. Nie. Sztuka zatracona. O, i później, o kurde. I później oni... Wiesz, co zamieniło tego psa, który kręcił tym mięsem? Aha. System, w którym ciepłe, podgrzane powietrze lecące do góry kręciło tym, jakby tym mięsem. Ja pierdolę. Się do ten komina. Pies był serio mit w chuj. Został zaorany przez najprostsze prawa fizyki, nie? I to jakby rodzi pytanie, czemu jakby ten pies wydaje się być tak skomplikowanym rozwiązaniem tak prostego problemu? No mówię, Incredible Machine, stary, tam wystarczyło po prostu... Tam ktoś mógł, kurwa, to... No wiadomo, człowiek korbą by nie mógł kręcić, bo to jest za duża praca, tak? A nie, ale... dobra, przepraszam, podałem złą informację. Fake news. Ponieważ to było dość częsta rzecz, którą często robiono, ale nie można było jej zastosować we wszystkich kominach. Ani we wszystkich miejscowościach, ponieważ kominy były różne. I dlatego obrotowy pies był używany w takich przypadkach. Obrotowy pies był takim... Wow, widzisz... Pies to jest naprawdę najlepszy przyjaciel człowieka. No. Jak ktoś miał chujową chatę, to mu nawet pokręcił mięchem. He did it all. Słuchaj, ponieważ praca byłaby zbyt wielka dla jednego psa, zwykle trzymano w tym celu co najmniej dwa zwierzęta i zmuszano je do zastępowania się nawzajem w regularnych odstępach czasu. Psy były w stanie docenić upływ czasu i jeśli nie zostały uwolnione od pracy o odpowiedniej godzinie, wyskakiwały bez rozkazu z koła i zmuszały swoich towarzyszy, aby zajęli ich miejsce. Wytresowane zostały. Wow. No, zostały wytresowane. Zostały wytresowane do kręcenia, kurwa, korbą. Ale umysł niewolniczy ostry, że nawet nie, że one schodziły i mówiły pierdolą. Nie, one zaganiały tego drugiego, żeby zapierdalał, nie? No, wow. Wow. Kurwa nie! Psy zostały również zabrane do kościoła, aby służyły jako ogrzewacze stóp. Co? Co się kładły się na stopach, czy o co chodzi? Chyba tak. Okay. Jedna z historii mówi, że podczas nabożeństwa w kościele w Bath biskup Gloucester wygłosił kazanie i wypowiedział wers. Wtedy Ezekiel zobaczył koło. Wtedy? Na wzmiankę Jezus słowa koło. Jezus powiedział Szymonowi. Knocking Zom. To jest Knocking Zomie Dog. Na wzmiankę słowa koło, kilka psów, które przeprowadzono do kościoła jako cieplaczy, rzuciło się do drzwi. Na hasło Knocking Zomie. Rzuciły się do wiernych. Zaczęły ocieplać ich nogi. O Boże Święty. Jak wejdę w Google w Images i wpiszę turn spit dog, to wyskakuje na NPR The Rise and the Fall of the Working Dog that turned the roasting spit. W ogóle rise and fall w kontekście kurwa psa, co skręcił kołem, jest crazy, nie? Że the rise and fall. Najmniej dramatyczny tytuł filmu na YouTubie. Tak. The rise and fall. Wielki upadek psa od mięcha. Klucza nora. Pies obrotowy. To był też najmniejszy rise i najmniejszy fall w historii. To prawda, ale to był dość mały pies, a to koło by dość wysoko, więc... To prawda. To był bardzo duży fall, ale relatywnie dla niego.
relatywnie duży fall. Nowy film na YouTubie. Relatywnie wielki upadek YouTubera. I jest to YouTuber, który ma 30 subów i po prostu nie wrzucił drugiego filmu. I ktoś go odsubował, jedna osoba go odsubowała. No, a to miał jednego suba. No. Miał dwa suby, jedna osoba odsubowała. 50% ludzi. Relatywnie ogromny upadek YouTubera. W nawiasie, stracił wszystko. O kurwa, słuchaj, kolejna ciekawa rzecz to królowa Wiktoria trzymała emerytowane psy obrotowe jako zwierzęta domowe. I, o kurwa, to jest dobre, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo była pojebana. Psy obrotowe są krewnymi, a raczej uznaje się je za krewnych, korgi. Więc czy psy obrotowe rozpoczęły dynastię tych kanapowców śmierdzących małych? To współczuję. Przepraszam bardzo, co sądzisz o psach królowej? Że świętej pamięci? Czy psy też są świętej pamięci chyba. Jeśli został zrealizowany rozkaz 66, to psy również są już, że tak powiem, po drugiej stronie, bo nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że ona serio uważała w sensie, znaczy, no, że trzeba jej psy razem z nią, że tak powiem. Pierwsze słyszę o tym w poważnym kontekście. Nie mam pojęcia, czy to prawda, bo chciałbym wierzyć, że ja w to wierzę. W sensie, bo to jest dynazja. Słuchaj, ja tutaj będę najbardziej łykającym wszystko po prostu gościem. To jest... No, i co tam o japońskich kulach jeszcze chciałbyś dodać? To jest najbardziej odważny gość przychodzący na orgię. Okej, więc przepraszam, że jestem chory i to też moje konto zostało zhakowane. No i poza tym jesteś przeziębiony, też wiem. Welsh Corgi nie powinny istnieć. Uważam, że Corgi też są psami, co tu się już dzieje za dużo. No tak, to nie jest chyba kontrowersyjna opinia. Mają problemy, ze stawami, mają problemy z... co? Fake pregnancies? Skamują na alimenty? Welsh Corgi based! Wow, what the fuck? Piszą na Instagramie. Ej, Corgi to są takie... Corgi pisze do Corgi, pamiętasz mnie? Corgi i wysyła zdjęcie szczeniaka. God damn. Wiesz, śmierć królowej. Corgi pisze do jednego Corgiego na Instagramie, śmierć królowej. Przypomniała mi o śmierci mojej królowej w moim sercu. God damn. False pregnancies. Czekaj. Similar percentages in the survey were seen in both breeds for issues relating to reproduction, such as requiring C-section and having false pregnancies. No, ciąża fantomowa. Jakby zdarza się u wielu ssaków. Ale większa szansa pewnie była o wiele. Plus to, że małe psy potrzebują często cesarki, żeby urodzić, jest crazy. Crazy, no. Gadaliśmy już wiele razy o tym. Niektóre rasy psów nie powinny istnieć po prostu dla dobra. I to wiecie, to jakby poczytajcie statystyki, nie? ale właśnie, no tak, no mają problemy z oddychaniem i tak dalej. No to jest już, znaczy, no tak jakby nie odstworzysz tych psów. Ale napędzanie rynku takiego, że jasne, róbcie ich więcej, niech się tam ruchają, let's go. Tam tak, stary tam wszystko ze wszystkim, żeby rasa była czysta. Inbreeding też napędza. Kazirożce. Nic, nie jest to nic kurwa zdrowego dla tych zwierząt. Wiem, że to szokujące newsy, których dowiecie się tylko w podcastie Dwóch Typów Podcast, ale kazirodcze ciąże nie są do końca zdrowe. To jest
To jest shot. Słuchaj, wysłałem ci właśnie zdjęcie, jak wygląda ten gotowy. Mam nadzieję, że nie striggeruje jakiejś kolejnej dziwnej grupy społecznej. Drama? Relatywnie duży upadek youtubera. W naszej społeczności nie tolerujemy takich odzywek jak to o ciążach kazirodczych. Chcę, żeś spojrzał na zdjęcie obrotowego psa, które ci wysłałem. Oj, patrzę na ten pies wygląda konkretnie. Ja myślę, że to jest zdrowy pies. On, tak. Poza tym, że wygląda jak taki pies typu pies. Ale nie ma jakiś... No tak patrzę na niego i znaczy, nie ma. Jest tak, chudy jakiś taki dla mnie trochę, no wiesz? Bo chłopie, on nie... Chłopie, to nie, on nie jest chudy. Jakbyś sprawdził mu, ile ma mięśnia. On jest built. On jest built as fuck. No jest to pies, który no przerzuca stal, nie? Przerzuca stal. Ten pies mógłby cię zabić. Nie pytaj tego psa, dlaczego zaczął chodzić na siłownię. No to jest ten typ budowy. Wygląda zdrowo. Ja wnoszę o powrót obrotowych psów. I co zlokalizować? Kebaby? Na przykład. Tylko i wyłącznie by mogły kebaby kręcić. Chyba kebab jest najbardziej spopularyzowaną formą rożna w dzisiejszych czasach w Polsce. Tak, no kurczak na rożnie też gdzieś tam. Też, ale to jest taki, wiesz, specjał. To prawda. A kebab się kręci. Kebab kręci się ciągle. Chyba wszystko, jeśli chodzi. To jest też opis tego, jak wygląda pies obrotowy. Mhm. Są niezwykłe ze względu na dużą długość ciała oraz krótkie i zwykle krzywe nogi. O nie. Jednak. No. Bo musi być taki kąt, żeby jak jest na tym kole i to koło jest, wiesz... O, myślisz, że one się skrzywiały coraz mocniej. Myślę, że znaczy przez breeding, który oni im tam robili, no to były wybierane cechy, które bardziej... psów, które bardziej pasują do środka koła. Może ten pies tak wchodzi do tego koła i ma takie, o kurwa, wreszcie prosto i dlatego zaczyna biegać. A może. Na co dzień po prostu mu kładą taką beczkę, wchodzi do tej beczki, sobie w niej roluje. No. Po okolicy. Pies ten, choć ewidentnie kundel, jest bliższy terierom niż komukolwiek innemu, iż z tego powodu zaliczam go do nich. Tutaj Richardson jakiś pisał. Okay. Jest to mały pies o długim grzbiecie, z przednimi łapami wygiętymi najpierw do wewnątrz, a następnie na zewnątrz. O Jezu. Często jest srokaty lub sino umaszczony. A krzywa noga jest prawdopodobnie zawdzięczana bardzo odległym przodkom, jak odnotowano w Dogs and All About Them. Tam okay. Jakiś, kurwa, jakiś egipski pies. Mój Boże. Ta, na pewno. Ta, jasne. Mhm. O, tam Egipt, psy, wiecie jak jest. No, więc ja proszę szersze... O spin-off. O, tak. O nową generację. Dokładnie. Co jeszcze mógłby kręcić taki pies? Właśnie nie wiem, czym za bardzo. Niewiele się kręci rzeczy. Nic się nie kręci. Mało się kręci. Mało jest kręcących się rzeczy. No jest kebab się kręci, właśnie rożen. Co jeszcze? Wskazówki taki... zegara? Talerz w mikrofali. O Boże, tak. Talerz mikrofali. Zegar napędzany psem to jest coś, co kurwa w muzeum zobaczysz niedługo. O kurwa. Jest wypchany. No właśnie jest, no mówiłem. Jest wypchany, whisky, pies obrotowy whisky. Na tym Rise and Fall też jest. Ale nie wygląda jak ten z obrazka. Właśnie. Nie, inny jest. Bardzo nie wygląda jak ten z rysunku. Jest rudy, jest bardziej włochaty. Znaczy, wiadomo, będzie jest się wiąże z tym. Jest mniej w stronę owczarka, a bardziej w stronę jakiegoś właśnie, jakiejś wiewiórki. Tak, ale to jest pewnie związane z tym, że no, nie jest tak, że wchodzisz na kurwa obrotowypies.uk i nie zamawiasz sobie obrotowy pies z spółdzielni obrotowego psa, tylko wtedy no, pies wchodził do tego kołka wchodził. No to jest nasz obrotowy pies. Mhm. Więc były pewnie bardzo różne te, bardzo szeroki rozmach tego, jak wyglądała ta rasa. Mhm. Teraz jak masz tego rasowego psa i chcesz, żeby on wyglądał dokładnie tak, jak ten na Instagramie, który obserwuję, to jest zupełnie co innego niż, czy ten pies ma krzywe nogi? Tak? Świetnie. Poproszę. No tak. I widzisz, znowu Instagram wszystko rozjebał.
Dokładnie. Dziś jakby były psy obrotowe, to każdy by był taki sam. Dzisiejsze psy obrotowe nie, po prostu zero indywidualizmu. No. Tak. Zero. Myślisz, że miały taki, każdy z nich miał taki własny sznyt? Własny, że co, taki, inaczej kręcił kółkiem trochę? Inaczej kręcił kółk. Inne sposoby kręcenia kółk. Ten w lewo, ten w prawo. No, jeden jakiś tak bardziej nieregularnie. Ale jakby się, ale się sumowało że było regularnie, nie? Tylko rytm taki miał swój. Tak, że zależnie od tego, jaki pies jest w kole, to trochę inaczej jest zrobione to mięso. Bo na przykład Fafik to lubi trochę przygrzać z tej lewej strony to mięso, no. Bo on tak idealnie co dwa obroty się zatrzymuje na chwilę, żeby odsapnąć. Więc jak chcesz skórkę taką chrupiącą... To inny to program zapodajesz, inny wchodzi ci ten... To jest Thermomix? Thermomix, to jest OG Thermomix to jest. Inny program zapodajesz. I masz księgę taką, to oczywiście księga musiała być, tam są wypisane, który pies do jakiego dania najlepszy. Dokładnie. Wolisz medium rare, czy wolisz krwisty? Dokładnie. Słuchaj. Ale to jest też bardzo ciekawy temat na film, w sensie animacje, tak? No jakby Ratatouille otworzyło wrota, których się już nie zamknie. Puszkę Pandory. Zwierzęta, prawda. Które gotują. Let him cook. Jeśli powstanie sequel Ratatouille, to powinien być pies tam po prostu. Tak. W kole. Czy może być postać poboczna jakaś albo coś. Ale musi być konkretnie tam. Nie wiem, jestem wkurwiony, że to nie jest popularniejszy temat u nas w Polsce. Moje wkurwienie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że po prostu uważam to za ciekawy temat, nie dlatego, że uważam, że jest jakiś ważny albo coś, po prostu mnie bawi. A to nie możesz. Ale tak, jak coś. Nie możesz tak żyć. Nie możesz tak uważać. Przykro mi. Musi być ważne i musisz mieć na to zdanie. Wyjebane, kurwa, co to jest? Szukam pies obrotowy po polsku i jest jakaś zabawka drewniana tylko. Tak. Ale kurwa, jest więcej. Okej, okay, nikt kurwa nie ma. Okej. Na Rise and Fall of Working kurwa Dog jest jeszcze taki obrazek. I. Po pierwsze. Nie. Kot się kurwa przy tym mięsie, co się kręci i się gapi. Tak. To jest obraźliwe już. Crazy. Wow. Jest, low-key racist? Tak, jest. That's low-key racist. Przy którym kręci się wielki kawał mięsa. Boże, w ogóle to już jest naprawdę, to już jest Incredible Machines. Nikt kurwa, ta stara baba, przepraszam, ageism ze mnie wychodzi ostatnimi czasy. Ta kobieta nie ma nic kurwa do zjedzenia tak dobrego, żeby to potrzebowało tego wszystkiego, co się dzieje na tym obrazku. To prawda. To wygląda w ogóle jak z przygodówki jakiś kadr. Bo masz tam kurwa strzelbę na górze nad tym. Jakby, czy to jest strzelba Czechowa, czy to jest kurwa pies masłowa, co jest? Co się tutaj dzieje? Pamiętasz co pies ze strzelby zrobił w aucie? No, a ja widzę jak to koło by się zerwało, odbiło się od kąta. Potoczyłoby się idealnie na tej półeczce nad... W ogóle to palenisko jest okurewsko ogromne. Zajebisty jest ten rysunek. W ogóle patrz, jest tam idealnie, na tym rysunku też jest tak, że jest to koło kurwa na tej ścianie, w którym jest ten pies. Tak. I zaraz bezpośrednio pod nim jest fotel. Tak. To jest kurwa miejscówka z Hitmana. Jest. Miejscówka z Hitmana, co czekasz, aż gość usiądzie i strzelasz kurwa pod tego kota, on wskakuje na górę, zrzuca tu strzelbę, ta strzelba wystrzeliwuje, strzela... Tak, pytałem się, że strzelasz w kota, żeby kot strzelił ze strzelby. No bo wtedy masz więcej punktów. Wtedy jest wypadek. Jest bardziej wypadek. To jest ten, jak zahaczasz tą ręką w tej wannie. Jest więcej punktów. Robisz Tony Hawk combo, ale po prostu to jest twoja śmierć. Ty umierasz w tym momencie. I obrotowy pies spada na głowę tak człowieka. Jest.
I wtedy myślę, że wszyscy by o tym pisali. Właśnie o to chodzi. Pies obrotowy nie wykorzystał swojego pełnego potencjału. Tego, że znajdował się nad sufitem i mógł zrobić tyle rzeczy pojebanych. Ty, jak się zesrał w tym kole, myślisz? I tak kręcił tym kołem, wszystko latało. Stefan, znasz taki proverb brytyjski? Myślisz, że proverb brytyjski shit hits the fan wziął się nie z kogoś rzucającego gównę w wiatrak, tylko z psa srającego z koła? Myślę, że tak. Na pewno ma to ogromną, starą, długą historię. Oj, na pewno. Jest to brytyjski. Brytyjskie powiedzenie musiało się wziąć z czegoś brytyjskiego. Ja nigdy nie wątpiłem w to, że Brytyjczycy mają ten sznyt do takich rzeczy. Tylko do takich rzeczy. Dobra, wiesz co, robię to teraz. Shit hits the fan first usage. Dobra. Jak coś, zakładam, że to jest idiom amerykański bardzo wczesny. O, 1930? Wow. Ej. Co jak co, ale wtedy gówno naprawdę uderzyło w wiatrę. No, gówno uderzyło w wiatrek, Stany Zjednoczone i Kanada. Ostatnio widziałem takiego tweeta na temat... przepraszam, to jest 202 odcinek jebania po kulinariach brytyjskich. Ale widziałem tweeta... I robimy to dumnie. Który brzmiał, że Brytyjczycy jedzą, jakby Niemcy dalej latali nad głowami. Pierdolę. I to jest taka prawda. Ten obrazek wyglądał tak strasznie. To było zwykły posiłek tam, to był jakiś Brytyjczyka, ale to wyglądało, jakby to było jedzone, kurwa, w najgłębszej piwnicy i słyszałeś Messerschmitty, kurwa, jest trzecia w nocy, ty na imprezie jesteś w toalecie z filtrem takim gdzieś tam na górze. Ej, to mogło być ciekawe. To jest ciekawy pomysł na filmik. Nawet konkretniej, kurwa, miałeś trochę rację, bo wygląda na to, że to jest z slangu militarnego. O, pojawia się wcześniej jako garbage hits the fan. Bo gdzie były przecież wiatraki też? W samolotach. Nie. Ale myślałem, nie, że wiesz, włączał ktoś samolot, wrum, bo to trzeba było najpierw, wiesz, to skrzydło tak ręcznie chyba. Tak, trzeba. Tak było. Widziałem przynajmniej w jakiejś, nie wiem, w Królik tak. Bugs tak robił to. Silniki też trzeba kiedyś było tak. Korbą, no. Więc no. I w sumie mogłoby to być jakoś powiązane. Wydaje mi się, że to jest po prostu... Oni lubią takie, na przykład jak jest ten Fucked Up Beyond All Recognition, coś takiego. Fubar? Oni lubią, kurwa, takie bardzo konkretne, mocne wypowiedzi, więc że shit hits the fan jest z wojskowego slangu, to mi bardzo, kurwa, pasuje. Jakby fakt, no ładnie ktoś tutaj fakt, ładnie że, ktoś fakt, tutaj że to zostało jakby wprowadzone gdzieś w latach 30. Daje takie szerokie pole do popisu, że oni, jeśli to by się zrobiło popularne, wiesz, że to było młodzieżowe słówko roku, no to mieli bardzo dużo okazji, żeby użyć shit hits the fan przez jakby kolejne 15 lat. Bardzo ładnie siadło, no. Tak. Idealny idiom w idealnym momencie. Dokładnie. Makes all the difference in the world. Bo jakby shit hits the fan w kontekście II wojny światowej mogli napierdalać cały czas. Jakby ile razy na plaży Omaha zostało powiedziane shit hit the fan? Ja myślę, że miliony. Przez lata, nie tylko tego jednego dnia. Tak, ale no 6 czerwca był w Google Trends jest taki pik. Tam, no, w tego dnia, tak. No, ale kurde, nie spodziewałem się 30. Ciekawe. Też się nie spodziewałem. Ciekawe, taki najstarszy, dalej używany idiom, ciekawy jaki jest, trzeba będzie kiedyś znaleźć. To jest dobre. Ale dobra, starczy gówna w wiatraku. Okej, okay. Słuchaj, bo ja chciałem powiedzieć też, a propos tej II wojny światowej i Wikipedii, że ostatnio... Mocne kombo. Takie nierozdzielne. Co jakiś czas powraca w mojej głowie myśl o tym, że jak wchodzisz na artykuł II wojna światowa na Wikipedii, to jest w infoboksie
jakby zestawienie, zarówno w Polsce, jak i angielski, jak i w wielu, wielu, wielu krajach, jest zestawienie kilku zdjęć. Mhm. Że tam jest podpisywanie kapitulacji chyba przez Niemców. Ktoś tam oczywiście poleciał na maksa. Tak, na wielu. Jest bomba atomowa. Niektóre są takie ostrzejsze, niektóre są takie lżejsze, takie bardziej dyplomatyczne rzeczy pokazane, niektóre są takie z przytupem. I nie mogę przestać myśleć o tym, że w pewien sposób ktoś zrobił epic montaż II wojny światowej. Jakby tymi zdjęciami. Że ktoś siedział i tak, okej. Okay. Jest dużo momentów, nie? Ale wybierzmy te takie najbardziej. Za każdym razem, gdy w filmie jakimś się wspomina na II wojna światowa, to masz taki epic montage. Też jest tak. Z każdego frontu oczywiście po trochu, tak? Żeby było taki bardziej szeroki obraz. Mhm. No ale to się też przekłada do wszelkich innych... Kurwa, moja ulubiona rzecz w filmie, jak... opisują jakąś sytuację, może być fikcyjna albo coś, i pokazują nagrania prawdziwe. I to zawsze jest jakiś jedną z tych rzeczy, gdy opisują w filmach o zombie, na przykład to jest częste, że Outbreak wydarzył się wtedy i wtedy, jest niby nagranie z tam, nie wiem, z newsowej jakiejś telewizji. I zawsze jeden z tych nagrań jest jakiś protest, ale protest z kraju, co nie interesujesz się za bardzo, to mógł być za protest jak coś. I to jest prawdziwe nagranie, ktoś rzuca koktajlem Mołotowa i narrator mówi, no i zombie wtedy uderzyły tego dnia, był najbardziej śmiertelny dzień dla wszystkich, wszędzie zamieszki. I jest w tym samym czasie wideo, jak ktoś tam walczy o swoje prawa w kraju, który masz w dupie. Jest niesamowite, uwielbiam to. Na World War II i II wojna światowa są trochę inne. Jeden obrazek jest zmieniony. Ale nie daje mi to... jaki obrazek? To może być ważne. To jest bardzo ważne i to jest bardzo ciekawe, bo na wielu, na przykład w azjatyckich językach są oczywiście inne obrazy, na przykład bardziej istotne dla ich frontów. No ma to sens. Ale pomiędzy World War II a II wojna światowa, obrazek, który jest zmieniony, jest to pierwszy obrazek i jest to na amerykańskie jest to Battle of Changde, Major Engagement in the Second Sino-Japanese War, no nie? Czyli no jeszcze to jest wojna, która się zaczęła tak jakby, że bo Japończycy z Chińczykami to walczyli trochę tak jakby przed 1 września, ale a na naszej jest to żołnierze Chińskiej Narodowej Armii Rewolucyjnej podczas bitwy o Wanjialing, więc też jakby z tego frontu, więc nie wiem czemu jest jakieś inne zdjęcie. No w sumie i ogólnie to jest taka sama. Historia editów też sobie sprawdzałem, jest śmieszna, bo niektóre na przykład zdjęcia okazało się, że traciły prawa i zmieniali je. Wymieniali je i tak dalej. I super jakoś, nie wiem czemu mnie tak to, ten temat tak jakby tak jest fascynujący, że w pewien sposób, bo to jest super ważny artykuł, nie? To jest jakby jeden z takich artykułów, co myślę, że jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o odwiedzalność. Tak, często odwiedzany, ważne, żeby te informacje były konkretne i... On spaja bardzo dużo też innych stron, no nie? Jakby, że łatwiej jest... Jedno z... Jak jest ta gra, że na Wikipedii z jednego tematu do drugiego przejść, to przez II wojnę światową bardzo łatwo przejść. Między bardzo mało związanymi ze sobą stronami. Bo tam jest większość krajów świata, jest dużo rzeczy i tak dalej. I jakby ciekawi mnie to, czy ktoś to zrobi, jak ktoś to robił, to był w to wczuty, czy ktoś robił to i tak, jaki obrazek tutaj dać. I tak wiesz, zaczął tam kminić. Myślę, że tutaj jest dużo miłości w to wtłoczonej. Mhm. Po pierwsze, bo ludzie, którzy piszą na Wikipedii o historii, ja myślę, że są bardzo, bardzo, bardzo zaangażowani. No tak, bo to się pokrywa tak jakby. Koncept
archiwizowania w rzeczywistości i fanatyzm historyczny jest jakby bardzo zlepiony ze sobą, nie? I są bardzo ciekawe, bo wszedłem na dyskusję drugiej wojny światowej, bo się spodziewałem, właśnie chciałem zobaczyć, jakiego typu tutaj będzie dyskusja. I ktoś z tego, tak, co do widzę, wyjebania! To... Ten artykuł jest do wyjebania. Jest. Trochę... No tak najbardziej to są rzeczy typu, że o, jest, że jest... Czekaj. Jest jak coś o stronniczości, typu, że... Wiecie, panowie... Że język na przykład użyty, okay, że jest ten, że jest o Armii Krajowej i była, ktoś napisał, jedna z najsprawniejszych organizacji partyzantki antyhitlerowskiej, antyfaszystowskiej w okupowanej Europie. No. I ktoś powiedział, że no, tak różnie ten język wskazuje na różne rzeczy. I głównie o takie rzeczy, okay, tutaj się kłócą. Że bardzo chcą to przedstawić... w sposób może nie bezstronny, bo nie da się. Nie, no rozumiem, ale chcą neutralność zachować taką na zasadzie. Nie, no ja to rozumiem. Ja to rozumiem, o co chodzi. Bo jakby, że nie chcesz napierdalać zbyt. No tak, no nie, no okej, okay, no rozumiem, żeby fakty opisać po prostu. Zebrać i podsumować fakty. I gość nazwał tę dyskusję propaganda radziecko-komunistyczna wiecznie żywa. Okej, okay, okej. Okay. Więc, ale no większość tak mniej, bardzo podobne tematy, ale nikt się nie kłóci też tutaj chyba. No ale no, to, że jakby jest trailer II wojny światowej na Wikipedii, to jest, jestem fanem tego. Bo wiesz, bo trudno jest coś, to jest ta sama, to jest taka sama kwestia jak, są takie artykuły typu człowiek. No nie? Kocham kurwa człowiek. I masz po prostu człowiek, artykuł. Człowiek i jakby czytasz to i masz takie, to jest tak opisane jak o zwierzętach, tylko że to jest człowiek, nie? Tak. Wiesz, że jest jakby domena, królestwo, typ i tak dalej. I tak sobie kminię, że man, I love encyklopedię, nie? Tak. Super tak, fascynujące. Jest człowiek jako rodzaj. W systematyce. To jest fajne. I człowiek też rozumny jako my. Mm-hmm. Jako gatunek. I człowiek jako rodzaj, jakby ten artykuł jest po prostu jako zwierzęciu jakimś. To jest piękne. No. Ale ten, tutaj chyba nie ma żadnych takich dyskusji. A nie, są o bibliografii się kłócą. No, to wszędzie. Ale to są... To myślę, że... taki najbardziej, najczęstszy temat kłótni takich, jeśli chodzi o biologiczne jakieś artykuły, to będzie biografia. Natomiast jeśli chodzi o tą historię, to jest takie, no nie wiem, kolego, co sugerowałeś tym zdaniem. Słuchaj, ale a propos zapisywania, archiwizowania rzeczywistości i historii. Lekko jako lekko ciekawostkowo w ostatnim podcaście zapodałeś temat śpiącego proroka z Leszna. Tak było. Tak zwanego Mariana Węcławka. Czekaj. I proroka, który tam zapowiadał, posłuchajcie sobie po prostu poprzedni epizod. Tutaj przewidział, chciałbym zaznaczyć, że on przewidział takie wydarzenia jak na przykład wybór papieża Karola Wojtyły. Czekaj. I przewidział, konkretnie przewidział. I uwaga. Na naszym Discordzie jeden z naszych patronów napisał, że słucham i tak jakoś coś mi się kojarzy z rzeczy, które słyszałem za dzieciaka. I ja podłapałem temat, mówię, hej, chcesz więcej, żebyśmy mogli przeczytać to na podcaście? I dostaliśmy od XPlayY wiadomość pod tytułem Kronika syna ucznia proroka. I to jest ekskluzywny content, kochani. Budujemy piękną społeczność, tak? Zainteresowaną rzeczami ważnymi. Zaczynam czytać. Dawaj, jestem gotowy. Cześć typy.
W ostatnim odcinku poruszyliście temat śpiącego proroka Mariana. To jest to fakt. Tak się składa, że jestem z Leszna i bardzo dużo rzeczy, o których mówiliście, pokrywało się z tym, co towarzyszyło mi tak naprawdę od dzieciństwa. O kurde. Od najmłodszych lat mój tata propagował straszne apokaliptyczne wizje, które w sumie nijak miały się do wiodących teorii spiskowych i nie miały dużo sensu. Z podcastu wyłapałem chociażby czarnego papieża. To jest w ogóle średniowieczna jakaś rzecz. Tak, też się dowiedziałem właśnie, że to jest o wiele bardziej idące. To jest, bo ja pamiętam, że ja też gdzieś to słyszałem, że jak czarny papież będzie, to jest też bardzo mi się to podoba w takim kontekście, że to jest bardzo przestarzały koncept taki, wiesz, rasistowski. I on jakby przetrwał, tak pokazując, że to się nie powinno zmieniać, jeśli to by miała być taka wizja. Wiesz, że to nie powinno się zmodyfikować na zasadzie, poprawność polityczna zabiła nasze teorie spiskowe, nie? Że jakby, o teraz to już nawet nie można przewidzieć, że jak ktoś są innej pewne razy... pewniaki, tak, teorii spiskowej. Tak. One muszą zostać utrzymane, są konstant. Tak. I tak, z podcastu wyłapałem chociażby czarnego papieża, rewolucję w Watykanie i przeniesienie stolicy religijnej do Częstochowy. A to już jest ekskluzyw. A także sympatyzację losowych krajów do Polski, czy dwie bomby atomowe i tsunami niszczące Szczecin. Kocham to, że to jest dopisek. Top 3 najgorsze rzeczy, które stały się Szczecinowi i nawet te trzy nie będą tam w tej top 3. Więc. Z uwagi na ogromną zbieżność treści z tym, w czym się wychowałem, postanowiłem spytać starego, czy słyszał o śpiącym Marianie. Dowiedziałem się, że mój tato i prorok dobrze się znali. Byli sąsiadami jeszcze w latach 60. Mój tata podchodzi pod 80. Często się spotykali i Marian już wtedy przepowiadał przyszłość niekiedy trafnie. Przekazał mu większość rzeczy, których byłem uczony od dziecka z ust mojego taty, a które potem wylądowały w prasie. Dzielił się też już wtedy, w latach 60., przepowiedniami takimi jak wybranie papieża Polaka. Wow. Był zdania, że zejście się jego drogi życia z moim starym nie było przypadkowe. Mój stary też miał bardzo silną bioaurę i finalnie okazało się, że też posiada dar, w cudzysłowie. Ich znajomość niestety zakończyła się po kilku latach, kiedy mój tato poszedł do wojska. Jak już wyszedł i chciał ponowić kontakt, to Marian stwierdził, że bipole mojego starego jest zbyt silne. I przy długotrwałym przebywaniu obok mógł pozbawić Mariana mocy. Zasłuchaj, Chad versus Beta meme. Tylko gość mówi tak: nie możesz być moim kolegą, bo będziesz zbyt silnym przepowiadaczem. Twoje pole jest zbyt silne. Masz zbyt wysoki ascendant. Potem stosunkowo często zdarzało się sytuacje, że mój stary poprawnie, też w formie snu dopisane, przepowiedział, że ktoś z rodziny niedługo umrze albo będzie w ciąży. Wow. Przepraszam, że znaczy, to robię, ale... To drugie. Czy wiecie, jak te osoby umierały? Ja też bym był w stanie przepowiedzieć, że ktoś niedługo może być w ciąży. Znam sposób. Słuchaj, jak... czuję, że twoja stara niedługo będzie w ciąży. Okay. Boże. Przepowiednia w formie snu to jest zabawny temat. Aktualnie jak śpi, odwiedzają go, w cudzysłowie, ludzie i opowiadają o swoich poprzednich wcieleniach, a także pokazują lokalizację różnych grobów czy ciał, które ogólnie uznaje się za zaginione. Ostatnio próbował wytypować... Ogólnie uznaje się jako zaginione. Ostatnio próbował wytypować prawdziwe miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego. I uważa, że jego ciało... Nie wiemy? I uważa, że jego ciało znajduje się w lesie pod Rydzyną. Wydaje mi się, że Pilecki miał taki dark goodbye. Tak, w sensie, bo wiem, że było jakoś tak, że udało się ustalić mniej więcej. Mhm.
No generalnie było tak, że znaliśmy datę, ale nie znaliśmy w ogóle miejsca pochówku, nie? Jakby, ale nie, dobra, z tego co widzę, to nie ustalono. No to już wiesz, w lesie pod Rydzyną. Okej. Poza tym często mówi o swoich wizjach przebiegunowania Ziemi, które nastąpi za jakiś czas. To jest chyba fakt naukowy? Że coś takiego... Nie, znaczy... Się tak. Z planetą może stać, ale to jest takie na zasadzie, wiesz... To jest na zasadzie, że kiedyś Słońce się rozpierdoli? Takie na... No, pewnie tak. No, bardziej na tej zasadzie. Jakby to nie jest coś, co się stanie nagle, zaraz... No wiem, mówię o tym, ale że jakby fakt może się stać, ale to nie jest coś takiego, że nagle, że co by się stało, jakby wszyscy na Ziemi podskoczyli naraz? Ale ten, szczerze nie wiem wystarczająco dużo, żeby móc wytłumaczyć, o co z tym dokładnie chodzi. Wiem jedynie, że te najciekawsze, najfajniejsze teorie to jest stek bzdur, niestety, no tak. Więc przykro mi, nie odpadniemy od Ziemi. Szkoda. Nie zacznie się kręcić w drugą stronę nagle, szkoda. Ale jakbyśmy wzięli dużo byłoby najbardziej słów obrotowych. Rzecz, od kiedy... Już wiem, czemu je wyeliminowali. Jakbyśmy wzięli dużo psów obrotowych i zamontowali je w jądrze Ziemi i one by zaczęły biec, to jest szansa, że Ziemia zaczęłaby się kręcić w drugą stronę. Czy oglądałeś film Jądro? Jądro Ziemi chyba. Dokładnie. Przepraszam bardzo, ale czuję jakąś klamrę nadchodzącą, a nie chcę jeszcze tego kończyć. Nie widziałem filmu Jądro. Okej, okay, Jądro Ziemi film. No to jest to piękny film, w którym jądro Ziemi zaczyna odpierdalać niesamowite rzeczy. Podaje się, że to brzmi jakby ono miała taką buźkę narysowaną w tym filmie i podejmowało decyzję. Jądro zaczyna robić dziwne rzeczy. Film się nazywa The Core po angielsku. Okej. Okay. Mm-hmm. Ale po nas przetłumaczyła jądro Ziemi. Okej. Okay. I właśnie zastanawiam się, czy to było związane z tym, że jądro po prostu... Jest zajęty tytuł. Jest takie... No, wiesz co, myślę, zajęty, że nie, no. Przez nie jeden film, który w kiosku byś kupił z gazetką, pewnie jest zajęty już ten tytuł. Ale ja bym chciał, żeby po prostu był film Jądro. Po prostu. I oni wchodzą w to... Oni... Jądro. W to jądro. Wchodzimy na pełnej. To jest podtytuł? Czy to jest taki reklamowy slogan? Jądro, wchodzimy na pełny. Nowy film. To jest co chcesz. Ale wiesz. Czekaj, bo chciałem dojść do tego, że był film Jądro Ziemi, w którym zrobili ekspedycję za pomocą maszyny kopiącej w ziemi do jądra Ziemi, żeby, uwaga, zbombardować bombami atomowymi jądro Ziemi, żeby przestało odpierdalać. Wow. I nauczyło to ich nauczkę, to jądro, żeby przestało? Tak, zostało nauczone. Oczywiście inne było wytłumaczenie tego, jakieś pseudonaukowe, ale nie pamiętam za chuja, o co tam chodziło, a myślę, że po prostu, że jądro odpierdalało i trzeba było je trochę zlać. Rozumiem. Amerykanie generalnie, wiesz, to jest taki... Jest pierwszy raz użyli tej taktyki, tak? Sięgnęli po to, co znają najbardziej, najlepiej. Dokładnie. Po prostu pojechali użyć trochę przemocy, nauczyć, jak ma być. Dokładnie. Piękny film, polecam. Wracając do naszego, już teraz dwóch proroków z Leszna. Mam bardzo krótki koniec, jest już. W wyniku tego przebiegunowania w Polsce, jak wspominał Marian, słuchajcie, to jest, myśleliście, że to jest jakby, jesteśmy najbliżej takiego słownego, plemiennego przekazu, jak byliśmy od tysięcy lat w tym momencie. Mhm. Rozumiesz? Czuję się jakby jeden mędrzec, który najadł się grzybów, miał wizję i potem powiedział drugiemu i on się najadł grzybów. I potem Odyseję ktoś napisał. Znaczy Homer napisał. Nie wiem, ktoś. Potem ktoś... Upadek pewnego pisarza, relatywnie duży upadek pewnego pisarza. Nie będę wskazywał palcami, ale link do jego kanału znajdziecie w opisie.
W jego wyniku w Polsce, jak wspominał Marian, będziemy mieć klimat tropikalny. Yeah, epic win, let's go! Let's go! A nasz kraj poza hodowlą cytryn... skupi się też na bananach czy pomarańczach. Wow, to jest taki PRL-owski sen. To jest wizja gościa, jest, który w PRL-u żył i powiedział tak, kiedyś pomarańcze będą codziennie do jedzenia. To jest też wizja zmienią się bieguny. Żył w świecie, w którym się w ogóle nie musieliśmy martwić o jakiekolwiek zmiany klimatyczne i dla nas jakby zmiana jakby strefy klimatycznej to jest kraju, to wiązała się jedynie z tym, że o, teraz cytrynę będzie można. Co tam jest z tych tam... Banany i pomarańcze? Banany rosną i cieplej jest cały. No. Kurwa, nic się nie zmienia, zajebiście, mega. No i jeszcze nam XPlay Y pisze, pozdrawiam i życzę przeżycia apokalipsy z uśmieszkiem. Dzięki. Emoji. Dziękujemy bardzo ci. No ja coś, na przykład... Coś wie, czego my nie wiemy. No właśnie, to jest taki tutaj dorzucony... życzę przeżycia apokalipsy. Ja bym nie chciał na przykład przeżyć apokalipsy. To jest moje zdanie. Nie, ja też nie. Ja nie potrzebuję w ogóle się potem... Ja się od tego odcinam. Ja nie potrzebuję potem się jeszcze angażować w jakieś ratowanie, kurwa, ludzkości. To jest... Nie jest dla mnie robota. Jest wiele filmów, które przedstawiają, jak to jest generalnie zły wybór. Tak. Żeby przeżyć apokalipsę. Jakby go with the flow. Rozumiecie? Trochę spontaniczności. Jeśli jest apokalipsa, to czasem po prostu warto popłynąć na tej fali. Skorzystać z okazji, dokładnie. Druga taka okazja się nie zdarzy. No właśnie. No. Ale kurwa. Ej, nie, no bo pomyśl sobie. Czy wolałbyś go with the bang, no nie? Mhm, no. Robisz tego Tonego Hołka apokaliptycznego. No. Spadają meteoryty, zombie, tu cię gryzie, tutaj coś wybucha, tu ci urywa, tu ci kurwa ten, nie? Jakby dzieje się w chuj dużo i masz takie bam, baby! Czy potem kurwa z tym psem jedynym, co przeżył, w wannie leżysz z karabinem i myślisz sobie, ja pierdolę, przyjdą po mnie, muszę się zapierdolić. No lepiej chyba zrobić tego Tonego Hołka. Wiesz co, w wannie to niebezpiecznie trochę. Ale właśnie nie wiem, po co ma ten pistolet. Wystarczy, że jest w wannie. Wystarczy, że ustaje na jednej nodze. Właśnie. Totalny rel. Jeśli pierdolnik jakiś, kurwa, ta asteroida. Mm. Jeśli przyleci coś. Ja kupuję bilet na Ground Zero. Ja tam chcę być. Ja chcę być. Ja jestem... Ja będę w tym... Ja będę tą osobą, która będzie pomiędzy meteorytem a Ziemią. No, ja będę pierwszy. Będę pierwszy w kolejce. Tak. No bo, kurwa, jedyna rzecz, jaką teraz się... Drugi najbardziej rozpoznawalny tytuł to ostatnia osoba. Tak. Nie? Która zginęła. A to jest smutne w chuj, że coś tak... Strasznie trzeba się starać dużo. Trzeba tak, mieć tak, tego psa, który mówisz, tego wilczura jakiegoś, tak? Mhm. Nie? Trzeba być zbudowanym dobrze. Mi się już, kurwa, nie chce. No, trzeba... tyle rzeczy zrobić. Są dwie rzeczy, które mi przyszły do głowy, żeby przeżyć w apokalipsie. Resztę bym ogarnął, oczywiście. Oczywiście, że tak. Po prostu nie chcę mieć psa. A jako pierwszy i też ważne co? Mhm. Ani ja, ani ten gość, co umrze jako ostatni, nikt, kurwa, później nawet nikt tego nie zapisze. Nawet nie ma kto zapisać. Więc to będzie moje zwycięstwo moralne tylko i wyłącznie. Oczywiście, ono będzie w eterze. Oczywiście, więc ja będę, kurwa, kupuję ten tani bilet Ryanair. Mhm. Bo Ryanair nawet wtedy będzie operował, gotta get that money. No i też nie myśl sobie, że nie będziesz dopłacał, nie? Myślę, że będzie ostatni dzień ziemi, Ryanair podwoi dopłatę. Dopłatę nie, Ryanair o 10% drożej. No. Najwyższe, najdroższe podbitki. No, kurwa, spoko, mogę wziąć, nie wiem. To jest ostatni dzień na ziemi, ze sobą nie ma sprawy. Kompa wezmę ze sobą może. No, to już będzie, to już będzie nadanie. Już będzie leciało drugim samolotem, który leci przez Hawaje do Egiptu z Polski. Ej, słuchaj, jest tak. Mhm. Dowiadujemy się, że jest... Koniec świata. Niedługo pierdolnie asteroida, mamy tydzień. Wiesz, co ja robię? Nagrywam podcast. Kurwa, na największe zadupie. Nagrywam podcast szybko.
To potem. Wrzucam, ale pierwsze tam drafty. Wszystkie drafty z Twittera wrzucam. Ale kurwa. To będzie w razie koniec świata. Niech mają. Wrzucam wszystkie drafty i usuwam Twittera i zniszczę w ten sposób 1000 osobom życie, bo będą myślały tylko o tym, to tylko na to odpisywały przez resztę swojego życia. Ale pierwsza rzecz, którą robię, wierzę na jakieś zadupie, znajduję szybkie pożyczki tanio i znajduję gościa, który jeszcze o tym kurwa nie słyszał i biorę największą pożyczkę, jaką mogę. Nice, nice. I ty nie będziesz musiał mu tego oddać. Dokładnie, bo umrę. Mm-hmm. I on też. Mógłby też ukraść te pieniądze, to jest trudniejsze. Trzeba mieć psa i sylwetkę. Wiesz co? Jeśli się zastanowisz, to on by cię okradł tą chwilówką. Więc zyskujesz więcej, biorąc chwilówkę i nie oddając jej. Naprawdę. Bo jeszcze on myśli, że... No, jeszcze jest moja satysfakcja, kiedy ja wezmę tą chwilówkę. Tak, dokładnie, dostaję tą gotówkę do ręki i mówię mu, że on umrze za tydzień. Jop. Widzisz? No. Piękne. Więc... Ale kurwa, no... Fajnie by taki był end, ale będzie trochę nudniejszy, dłuższy i smutniejszy. No dobra, ale nie musisz psuć. No ale to jajo, tak? Jakby nie zapominajmy okay, o... Dobra, jest jeszcze szansa. Kuli. Jest szansa. Japońskiej. No kula japońska szansa jeszcze jest. Ale też ostatnio jakiś był balon. Balony jakieś było, były. Więcej było balonów niż nawet. Jeden, nie? Tak, był chiński balon szpiegowski. Niesamowite, który został kurwa, niesamowite. Zaobserwowany. Mają TikToka i udają, że balon potrzebują jakiś, żeby cię szpiegować, nie? Jakby, gościu, każdy to robi z własnej nieprzymuszonej woli, żeby kurwa po prostu nie wiem nawet, co się robi teraz tam. Ktoś, wiesz co, to chyba był projekt typu, że szwagier dostał dofinansowanie dzięki temu. Okej, no to nie widzę innej opcji. Nie widzę innej opcji, tak, jakby taki balon, który zaobserwowany został przez cywili zresztą, nie? I w ogóle to było zabawne, bo oni jakby odkryli ten balon i mieli taki przez długi czas, kurwa, nie wiem, co z tym zrobić za bardzo, bo chuja im da ten balon, jakby on nic... to jest dosłownie... Coś takiego było przekazywane w oficjalnych komunikatach, że wiedzą, że ten balon jest, on tam lata, ale myślą, co z tym zrobić, bo ten balon to w sumie jakby wartość szpiegowską, jaką on ma, to jest kurwa bardzo nikła, więc dają sobie czas, żeby się to przemyśleć. I go zestrzelili, i kurwa! I oni go zestrzelili jakąś rakietą myśliwcem. Za 300 miliardów dolarów. Ta, let's balon, go! Balon za 12 centów został zestrzelony za rakietą, kurwa, tam ziemia! Nie tam, powietrze, termicznie namierzaną za 700 tysięcy dolarów jedna, nie? Może to był plan? Może taki był plan. Kurwa plan. Słuchaj, niedługo im się skończą te... Będą puszczać tych balonów, tak kurwa, nieskończoność. Zresztą, niedługo Amerykanie będą musieli więcej pieniędzy wciskać do swojego wojska niż na swoich obywateli. A nie, czekaj. Już to robią. Japończycy... Ale to chyba tak, w sumie tak chyba też w trakcie II wojny światowej było, że Japończycy właśnie balony puszczali w stronę Los Angeles i tam w ogóle cała kmina na temat UFO się wzięła w dużej części stąd. Tak, po części tak. Ogólnie to były dość niebezpieczne balony, bo one były z ładunkami wybuchowymi. Były z helem. Nie chcesz... Plus. Nie wiesz, co by się stało, jakby Kalifornijczycy będąc... Oni, widziałeś TikToka? Oni są już wkurwiający. Ale jakby ktoś im dał balony z helem, to byłby koniec tak zwanej cywilizacji Zachodu. Tak. Jest Fugo, balon bomb. To była bomba więc balony z Fugo. Balon z bombą. Tak, no bo Japończycy mieli ten advantage, że wiatr dobrze wiał i oni po prostu puszczali kurwa super wysoko te balony z tymi ładunkami wybuchowymi, no i te ładunki wybuchowe spadały nad Ameryką. Większość z tego nigdy nie doleciała, większość z tego się tam rozjebała gdzieś w jakichś bardzo losowych miejscach. Jedna osoba umarła. Od tej bomby. No ale wiadomo, ale jakby celem było to, żeby... Ale L. No, dość taki średnio im to wyszło, bo nie... Ale L, w sensie L to dla tej jednej osoby, co zmarła. Jak wy? Come on! Nikt inny, tylko ty. Od balonu, kurwa. Od balona. Balonem cię zabili, rozumiesz to? Ej, i właśnie tutaj jest. O nie, to 6 osób, aż kurwa.
Dobra. Dupło. Czyli już tak rozłożyło się, nie jest to odpowiedzialność na jedną osobę. Co jest ważnym tutaj, jest to, że to są jedyne śmierci podczas II wojny światowej. Na terenie Stanów Zjednoczonych. Na terenie USA z akcji, oczywiście drużyny osi, tak, akcji. Bo pewnie tam jakieś, nie wiem, jakiekolwiek inne śmierci związane z, nie wiem, jakimś wypadkiem albo coś militarnym, to na pewno. Więc, no. Ej, ciekawe. No to jednak W. Good job, Japan. W sensie, udało się wam. I to jest jedyne, które jest ten. Nie, no, jakby głównym celem było to, żeby ludzie się bali, nie? Jakby w każdym momencie można cię dropnąć bomba, no. Jest trochę straszne. Przeważnie naloty takie ogólnie to są raczej takie... taka akcja to jest tylko taka terrorystyczna, żeby zastraszyć, no bo kurwa, no strategicznej wartości ma zero taki balon, co leci i nie wiesz, gdzie spadnie nawet. No. Ale ten, jeśli chodzi o balony teraz te chińskie, no to ciekawa rzecz teraz wychodzi, nie? Bo jakby z tym, że ten balon chiński jest teraz bardzo na topie, tak. Tematem. Tak jest. Wychodzą ciekawe rzeczy co do dawnych obserwacji UFO, ponieważ jak się okazuje, jest ludzie odpowiedzialni w rządzie Stanów Zjednoczonych za obserwacje i klasyfikację UFO. I przypominam od razu, UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. Nie znaczy, że muszą to być kosmici. Nie no. Co? Od razu to ustawiam to jasno, bo problem jest taki, że ci ludzie, którzy tą klasyfikację przeprowadzali, oni są trochę tacy, że to mogli być kosmici. Dobra, okej. Okay. W ten sposób, okay, że oni lubią, że to są ludzie, którzy są zaangażowani w różne teorie spiskowe, bo to są czyli eksperci, oni, którzy tam oni są występowali jak w różnych programach. Że oni byli trochę jak... Tak. Okej, okay, ale może jednak... I wychodzi super ciekawa rzecz, że te balony były już wcześniej obserwowane. Ale przez to, że ci ludzie, którzy tak bardzo wierzyli w pozaziemskie UFO, klasyfikowali te rzeczy, to oni byli bardziej skłonni dać tym zjawiskom... Inny status. Tak, status takiego nie do końca wyjaśnionego, no. Niż im się przyjrzeć poważnie. To jest, dużo ludzi tak ma. No. Większość ludzi tak robi po prostu. Oni mówią tak, a dobra, ja będę się tam, kurwa, daj spokój. I w ten sposób te balony, które mogły zostać zaobserwowane o wiele wcześniej i zbadane, jakby mogła być jakaś akcja wzięta, nie zostały z tego powodu, że było to zaklasyfikowane przez tych gostków jako coś niewyjaśnionego, a ktoś nad nimi wyżej, który jakby... w dupie ma kosmitów, jakby nie myśli o tym w ogóle w tym kontekście. Widzi tą klasyfikację jako coś takiego, a oni znowu coś tam sobie... Klikają sobie w te swoje klikacze. Tak, no więc jest teraz ostatnio taki push, tam zauważyłem, też się mówi o tym, że bardziej chcą być jawni co do tych UFO, co do obserwacji i jakby dzielą się danymi, które sami zbierali i generalnie wychodzi na to, że każde UFO, które zostało wyjaśnione, ma dość normalne wyjaśnienie. Niesamowita sprawa to jest. That's crazy. Ale to w pewien sposób śmiesznie działa, bo teraz to tak można by wytworzyć taką teorię inną spiskową. Tylko taką faktycznie z definicji teorię spisku. No. Na zasadzie, że podkręcać teorie na temat kosmitów i jakiś, no dosłownie, jakiś chłop, kurwa, na polu prędzej pomyśli, kurwa, kosmici przylecieli do mnie normalnie i mi nad domem, niż że na przykład jakiś samolot szpiegowski widział. Opisujesz w tej chwili bardzo autentyczną akcję, która tak, szpiegowskie bombowce amerykańskie były często raportowane jako UFO i to, że ludzie uważali, że są to kosmici, było bardzo, ale to bardzo na rękę, no tak. Właśnie mówię o tym, że to jest tak pojebane, że jakby taki... I to jest fakt, więc twoja teoria spiskowa dosłownie się jest wydarzyła prawdą. I może się dziać w tym samym teraz, też dziś. No bo właśnie mówię, nie, że to jest ciekawe, że coś tak abstrakcyjnego, koniec końców, jak
kontakt z cywilizacją pozaziemską jest czymś, co prędzej przychodzi ludziom do głowy niż to, że ktoś lata, kurwa, nie wiem kto, i lata jakimś dziwnym czymś. A to jest o tyle ciekawsze, nie? Bo jest, kurwa, czymś możliwym. To jest tak za... I więcej dyskomfortu we mnie wprowadza niż to, że przyleciał jakiś gość lata świetlne od nas, bo jakby przyleciał lata świetlne od nas i jakby byłby w stanie latać do nas i my go widzimy, to ja bym pomyślał sobie, kurwa, a to idioci straszni są. Co nie? No. Ale gówniany, kurwa, sprzęt. Strasznie słabo to jest. Strasznie jakby... nieprzemyślana akcja, jak na to, co wy odjebaliście tutaj. Odpowiednik gościa, kurwa, przyjeżdżającego na hulajnodze elektrycznej rozjebanej. No. Mega fajnie, dzięki, witamy. I oczywiście leci, jedzie nią 3000 kilometrów najpierw. Tak. Jedzie 3000 kilometrów tą hulajnogą i przyjeżdża do nas, wjeżdża z tą hulajnogą, dzwoni dzwonkiem, robi fikołka. I wow, ale to musi być inteligentny człowiek. No. Niesamowite, co on zrobił. Ale właśnie widzicie. Znaczy mnie to tak właśnie, wiesz, ale to też, to jest znowu taka pułapka, bo to jest taka pułapka typu oświecona. Że oni robią to, żeby odwrócić uwagę, wiesz? Bo to można szybko wejść w to, że potem uważasz, że wszystko jest bombą dymną. Że tak, wszystko tak. Jest zasłoną i wszystko jest kłamstwem i robią, żebyś ty myślał inne niż myślisz. Też często spotykana postawa. No właśnie. Więc trudno jest to tak z... Z tym UFO akurat jest bardzo... Myślę, że jest, może powiedzieć, konsensus od tego, że okay. To było bardzo na rękę Stanom Zjednoczonym w tamtym okresie, natomiast teraz im trochę bardziej przeszkadza już w obserwacji, którą oni prowadzą, więc ups. Wow, co chcesz powiedzieć, że Stany Zjednoczone są atakowane bronią, którą same sfinansowały? Niesamowita rzecz, niesamowita historia. Nigdy się nie powtarza, nigdy nie powtarzająca się. Dobra. Czy masz jakiś temacik, który nie jest tak smutny jak to? Nie, mam. Okej, okay, bo ja mam jeszcze jeden i to będzie raczej taki na koniec już. To wiesz co, możemy ten twój, bo ten mój to ja jest taki, że chciałbym dłużej, a... Znaczy ja mogę, ale nie chcę też cię trzymać. Nie, bo to chciałbym rozwinąć. Okej. Więc ostatnie, co mam na dzisiaj, to jest... Lista aktywnych seksualnie papieży na Wikipedii, która istnieje. Zobaczyłem oczywiście na... I wiem, co pomyślisz. To lista papieży po prostu? Nie, spokojnie. To lista otwarcie aktywnych seksualnie papieży. Tak jest. I to oczywiście znalazłem dzięki, muszę dać kredyt, bo jest to bardzo ważna postać ogólnie. Depths of Wikipedia, tak, prowadzona przez Annie Ruerde, która ma też swój taki show, w ogóle tour. Prowadzi. Tak. TEDxa. Robi TEDxa o dziwnych rzeczach na Wikipedii. I właśnie tam, reklamując jeden z tych show, w tle miała prezentację List of Sexually Active Popes. I bardzo mnie to zaciekawiło. Dowiedzmy się więc. Tak. Zatem mało osób może wie, ale to nie jest tak, że zawsze celibat był rzeczą. Ale jeszcze mniej osób wie, że na przykład ksiądz też nie zawsze nie miał wcześniej, nie, po prostu nie, całe życie tkwił w celibacie. I istnieje strona. This is a list of sexually active popes. Wyślę ci ją. Wydaje mi się, mam, już znalazłem, okay. Też mam.
Catholic priests who were not celibate before they became pope and popes who were legally married. Some candidates were sexually active before their election as pope and others were accused of being sexually active during their papacies. Pontyfikat. Papacy to jest pontyfikat po... chyba tak. Tak, myślę. Tak. That's cool. Niektórzy z nich mieli dzieci. O nie. O, widzę te kategorie na dole. Tak. Czekaj, wezmę sobie... Jest po polsku? Nie, ale nie, nie ma. Przetłumaczę sobie... Jest na 9 języków tutaj. Okej. Okay. Dobra. Mam po polsku. Możesz po polsku zapodawać. Więc tak. Papieże, którzy byli legalnie małżeństwem. Małżeństwie. Żonaci. Nie, to nie były... wielka jedna ten komuna papieska. My wszyscy papieże razem jesteśmy po prostu razem. Ej, to jest by było... Święty... To było crazy. My wszyscy po prostu jesteśmy razem, tak? To jest gościu, mamy XXI wiek. Wiesz coś o poliamoryczności? Więc święty Piotr najpierw. Nie wierzę w to. OG papież miał dzieci. Bo miał teściową. Miał dzieci. Potomstwo. Tak, jest przypis. Nice. Zajebiście. No, więc święty Piotr, panowanie, nie zaskoczę was, od 30 roku naszej ery. Tak. Do 64-68. To jest taki, że nie są pewni? No tak, bo nie wiadomo, wiesz jak to jest. Ogólnie też w temacie tego, kiedy się urodził Jezus. Że, czy zerowym, czy w tam trzecim, czy czwartym właśnie roku, więc tak pewnie może dlatego... Ja bym tutaj wymyślał po prostu. Ja bym dał 33, po prostu trzymać się chociaż lore, nie? Dokładnie. I tak każdy ma w to wyjebane. Później jest Felix III, owdowiał przed wyborem na papieża. I tutaj ktoś sugeruje, że przez 300... ponad 400 lat żaden papież nie miał żony. Bo no, Felix był żony w 483. Hormizda owdowiał, zanim przyjął święcenia kapłańskie. Okej. Okay. Hormizdas is crazy. Hornizdas. O Boże. Tak, Hormizdas, święty Kościoła katolickiego, papież. Hormizdas u nas się przetłumaczyło to. Hormizdas jest, kurwa, ma tak dobre imię, żeby jakiś żart tutaj zrobić. No. I to jest żart, na którego ja nie mam odwagi ani siły dzisiaj. ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest tutaj potencjał. Tak jest. Później jest papież Adrian II. Czekaj. Wiesz, co jest ważne? Że Hormizdas był ojcem innego papieża. Co jest faktycznie? Hormizdas jest ojcem Silveriusa. Wow. A Silverius się nazwał tak, bo co? Bo złoto i srebro jest potem, że był drugi, bo po swoim starym został papieżem? Chłopy miały jak... Dobra, robimy monarchię z tego, co? No. Adrian II potem był... Adrian II, strasznie śmieszne. Po prostu Adrian. Czy jest Adrian? I miał córkę. Tak. I tutaj, no... W sumie właśnie tak najczęstsze to, że przed tym jak był papieżem, później jak już jest papieżem, to chyba nie jest już wtedy żonaty. Co oni, kurwa... Co? Jak to działa? No oni się wtedy żenią z tym, z tronem. I zostawiają żonę? No tak. To nie jest rozwód. Czy... Ej, czaisz być... Jeden prosty sposób na wyjście z katolickiego ślubu. Czaisz być, kurwa, w tak nieszczęśliwym małżeństwie, że zostać papieżem, żeby... Tak... Ta purchawa się odjebała w końcu. Purchawa? Nie wiem, nie ma takiego, chyba nikt tak nie określa. Żeby się odjebała ta... O mój Boże. Ja mam spranie robić? Ja mam psa obrotowego, kurwa, obracać? Wymiana psa obrotowego to też jest domowy obowiązek na pewno. Kto w waszym domu wymienia psa obrotowego? Ważne.
Kolejne to o, dzieci. Tak. Dzieci, które zostały spłodzone, ślubne dzieci, przed tak. święceniami kłapońskimi. Tak. I był to Pius II. Pius II dziecko miał. Tak. I not married. I not nie miał nigdy to... żony. Two children both born before he formally entered the clergy. The first child father while in Scotland died in infancy. The second child father while in Innocent. Strasbourg. Innocent VIII. Cap. Cap, kurwa. Jaki innocent? Jak not married i two children. No wiesz, gość był jak latarnio, dobra, wezmę sobie, imię, jestem niewinny? Nie, nie, ojciec niewinniusz. Ojciec niewinniusz uczył dzieci swoje. Okej, okay, tak, oboje się urodziły zanim on w ogóle został, dostał święcenia. Przepraszam? I tutaj też Klement. Nepotyzm został, był mu zarzucany. No wiesz, tutaj nie ciężko o... W sumie może, może to jest dobry powód. Nie, i znowu dzieci. Miał kurwa syna, co został papieżem. Dobra, to rozumiem, już te zarzuty o nepotyzm. Pope Leo X. Okej. Czekaj. Zobacz, ten kolejny to jest known to... or suspected of having father illegitimate children after receiving holy orders. To jest dobre. Uuu, tu jest the tea. Tu jest... Czemu jest relationship... Czemu są dwie tabelki relationships with women? Gdzie? No, dwie są po sobie, zobacz. Jest relationships with women i później jest druga też relationships with women. No tak, widzisz? Ale jest relationships with women, gdzie... ty, kurwa, co... To może jakiś specjalny jest. Poczekaj, zobaczmy. Jest tak. Czyli tak. Known to or suspected of having fathered illegitimate children. Czyli albo mieli, albo byli, było im zarzucane, że mieli, że zrobili dziecko... po otrzymaniu święceń kapłańskich. Tak. Holy orders to chyba w ogóle już jest, że już jak był papieżem. No tak. Bo święcenie kapłańskie to miał... early game, a to już jest big. Chyba tak, chyba tak. No i mieli tutaj, kurde. Paul III. Wstrzymał święcenia... Co? Paweł III to jest... Słuchaj. Wstrzymał święcenia kapłańskie, aby kontynuować rozwiązły tryb życia. Spłodził czwórkę nieślubnych dzieci. Z Sylwią Ruffini, po tym jak został mianowany kardynałem diakonem. Wow. Zerwał z nią stosunki około 1513 roku. Jak to brzmi? Zerwał z nią stosunki około 1513 roku. Uczynił swojego nieślubnego syna, Piera, pierwszym księciem Parmy. Wow. They do be fucking. They do... They been fucking. Pius... Czwarty. Czwarty. Potem. Potomstwo podobno trzy. No i nie ma za dużo. I jest po prostu napisane, że no, pierwszy tam syn był urodzony w 1541 drugim i miał dwie córki. Gregory XIII. Miał kościelną tonsurę w Bolonii. Okej. Okay. Następnie miał romans, który doprowadził do narodzin Giacomo. Giacomo pozostał nieślubny, a Grzegorz później mianował go czym? Gonfalonierem kościoła i gubernatorem. Jezus Maria. Ale oni mieli... jak dobrze jest być synem papieża. Kurwa, papieża. Stary... Jesteś synem papieża i masz taki dojebany portret od razu. Leon XII. Mhm. Podobno trzy dzieci. Jako młody brat został podejrzany o romanse z żoną żołnierza Gwardii Szwajcarskiej. Bra. A jako nuncjusz w Niemczech miał rzekomo spłodzić trójkę nieślubnych dzieci. Wow. Crazy. I ten oddzielna relationships with women. A to pewnie miało być, że relacje z mężczyznami, bo później też takie jest oddzielone. I tutaj jest też wspomniane to, że Juliusz II został oskarżony o bycie sodomitą. Czyli ciężkie... Najcięższy grzech bycia gejem. Najcięższy grzech. Niewybaczalne. Ale miał też trzy nieślubne córki, więc... It's good. Nie no, ale córki spoko, nie? Tak. Wow.
No, ale... Juliusz II nie próżnował. Znaczy, oni, kurwa, szli w chuj ostro. Jakby oni szli twardo. To nie jest tak, że oni mieli romans tam, wiesz. Nie, oni mieli tak trójkę dzieci i wiecie co? Jedno z nich po prostu później jest królem świata. Fuck it. No. Fuck it. W sumie jak już, no bo jak już spłodzisz to dziecko jak papież, jako papież, to czemu nie? No nie, no wiesz, ale ja bym pomyślał, że oni będą jak, a to nie moje, dajcie spokój, albo coś na zasadzie takiej... A może coś tak robili, może to później wyszło. No i co? Nie, no kurwa, nie wierzę w to, że tak. To potem wyszło i on jeszcze przy okazji został jakimś tam księciem Florencji. Ten gość. Okej, okay, kolejne to papieże rzekomo aktywni seksualnie podczas pontyfikatu i to jest... Okej, okay, może zainteresuj się swoim życiem, jakby, że tak, okej, okay, to są papieże aktywnie seksualnie. To jest mocne, musisz o tym się dowiedzieć. Relatywnie ogromny upadek papieża. To, kurwa, znowu, oskarżony przez przeciwników o bycie nieślubnym ojcem papieża Jana XI. Ja pierdolę. Oskarżenia są sprzeczne z innym wczesnym źródłem. Okej. Okay. Mhm. Cześć. Falwark podkreśla, że współczesne źródła są wątpliwe. Liutprand jest skłonny do przesady. Podczas gdy inne zmianki o tobie co się pojawiają się w satyrach napisanych przez zwolenników papieża Formozusa. Czyli to jakieś dramy, bify między papieżami zajebiste. Kolejny to Jan X miał romantyczne romanse zarówno z Teodorą, jak i jej córką Marozją. God damn. Yes, ojciec i syn Duch Święty po prostu going nuts in this one. Going Jan... crazy. Jan XII oskarżony przez przeciwników o cudzołóstwo i kadzirodztwo. Jesteś papieżem, jesteś jeszcze o kadzirodztwo. Oni kurwa jakoś, kurwa, oni nie mogli po prostu tego nie robić. Jakby... Benedykt... No koncept tego, że kadzirodztwo? No mówię, jak jedno, to już to, oni już tam lecą. Benedykt Soracte zauważył, że miał kolekcję kobiet. Part of my collection. Z wdową po Rajnierze? Czekaj, co? W sensie po innym... Co? Założył zdowo po Rajnierze, ze Stefanu, nałożnicą swego ojca, z wdową Anną i własną siostrzenicą, a święty pałac uczynił burdelem. Tak raportował Liutprand z Cremony. Nieźle opisali. Według Chamberlina, John był chrześcijańskim Kaligulą. Oh, wow. Whose crimes were red? Okej, no. Niektóre źródła podają, że zmarł 8 dni po porażeniu paraliżem w akcie cudzołóstwa. Dude, fuck. Oh my god. Oh, wysamu duszę. Czy myślisz, że poszedł do nieba? Ja myślę, że tak. Aleksander VI miał długi romans z Vanoccą dei Catanei, gdy był jeszcze księdzem i zanim został papieżem, a później przez nią miał swoje nieślubne dzieci. Późniejsza kochanka Giulia Farnese była siostrą Alessandro Farnese, która urodziła córkę Laurę, gdy Aleksander miał 60 lat i panował jako papież. No i tutaj spłodził co najmniej 7, a być może na 10 nieślubnych dzieci. Nice. Korzystał swoje potomstwo do budowania sojuszy z wieloma ważnymi dynastiami. Widzisz? Pa. Jebany. Gra. No, był jebany. Jakby. Był. Był jebany i jebał. No. Kolejne to relacja z mężczyznami. Kolejna tabelka. Paweł II. Co? Co to za notatki? Paweł II. Relacja. Niezamężny. Notatki. Uważa się, że zmarł z powodu niestrawności spowodowanej jedzeniem merytora. To było najbardziej gejowskie, co mógł zrobić. Wpisali. That's so fucking gay, man. Przepraszam, ale u Janu... Umarłeś od melona? Fuck this shit. Oni tam... Relations with men. Zapisujcie go. Ale chociaż niektórzy sugerują, że zmarł podczas sodomii przez pazia. A może zmarł, a może ten paź go zabił. Może. Ponieważ no, miał problemy z trawieniem po zjedzeniu melona. I paź był jak na. Jakby okej, na wiele się psałem, ale nie na to, nie? No.
cóż, nigdy się nie dowiemy. Chociaż ma dużo przypisów to akurat ta historia. Ma to jest 5 przypisów aż. No stary, to co to za historia? Musi mieć chuj przypisów, nie dziwię się. No, jakby mówisz coś takiego, podaj lepiej źródła, nie? To jest niesamowite, że tam jakiś typ wcześniej ma... Okej, okay, miał 10 dzieci, chyba, może, nie wiadomo, może to jest plotka i potem umarł, bo się zatruł, bo miał srakę i jest 10 przypisów do tego. Kocham to. Sixtus IV. Sixtus. Nadawał beneficjum i biskupstwa w zamian za przysługi seksualne oraz nominował wielu młodych mężczyzn na kardynałów, z których niektórzy słynęli z uroty. Czyli tak kurwa no rozdają, Boże. Lecą, ja pierdolę. No. Leo X. Czy u nas się tłumaczy Leo? Na Leon, tak. Leon X. Po śmierci. Oskarżony po śmierci o homoseksualizm. Trochę już... Come on, come on. Mogli to zrobić za życia, nie? Tak. Po śmierci. No, tam wiesz, tam szczekać to tylko, kiedy już nie ma na scenie, tak? No właśnie. No właśnie. Mówić albo dobrze, albo wcale o zmarłych, tak? To, że tam, okej, no dobra, no może coś tam odpierdalał, no, ale mówcie albo dobrze, albo wcale, no. Ej, dyskusja na Wikipedii o II wojnie światowej i jest ktoś, kto mówi tak, ale po śmierci to albo dobrze, albo wcale się powinno mówić. O Boże. Trochę kultury, panowie. Okej, okay. Słuchaj tego, Juliusz III podobno miał drugi romans z Innocenzo Chiocci del Mento, co było przyczyną publicznego skandalu. I to ówczesny ambasador Wenecji poinformował, że Innocenzo dzieli łoże papieskie. Co ma do tego kurwa ambasador Wenecji? Jakby, co, zazdrosny? Dekret. Zazdrosny? No, właśnie. Aha, ciekawe co ten wenecki ambasador. Wenecki ambasador pewnie w jednym kanale pływał. Chłop się nie ma czym zająć. Ja myślę, że on był jak, okej, okay, ale Juliusz jest mój. I Innocenzo cioci del Monte. Ja gej. I tam napisał. W ogóle Innocenzo cioci del Monte brzmi jak taki gość, co nie z jednego pieca chleb jadł i nie z jednym ambasadorem Wenecji miał relacje polityczne. No, a długi jest artykuł tutaj. No. Widzę, że niezłe, okay. Drobne blanka. I obrazek, który jest na jego stronie to Innocenzo cioci del Monte murders someone in a tavern. Jezu, to kurwa, on strzela z jakiegoś pistoletu skałkowego w ogóle. Co jest? Crimes and punishment. Po śmierci Juliusza. Ezio Auditore? Po śmierci Juliusza, tego Juliusza. Tak, tak, tak. Innocenzo brał udział w dwóch papieskich konklawe w 55. W 59 w drodze na trzecie konklawe w Wenecji zamordował dwóch mężczyzn. Ojca i syna. Którzy nieładnie się do niego odezwali. Za jego przestępstwo został aresztowany i wrzucony do więzienia przez Piusa IV. Ale ze Slejową. Okej. Okay. Ale potem go wypuścili za 100 tysięcy skudi. On był kardynałem. On takim zadymiarzem był w ogóle, chłopiem. Później ten, strażnicy go przetrzepali i znaleźli karteczkę jakoś z jakimiś super ważnymi informacjami i była jakaś drama z tym związana ogromna. Ale oni... Co jest? They been fucking po prostu. Jakby te wszystkie historie szczególnie takiej właśnie włoskiej historii, nie? Mm. To one ci się wydają takie... To było takie intryga, wiesz, że tam Caravaggio zabił kogoś w alejce i został uniewinniony i potem coś uciekał. I te Assassin's Creed, wiesz, myślisz sobie, to wszystko jest takie, ale potem jak wrzucisz do tej całej układanki to, że oni wszyscy się ruchali, to wszystko zabiera sensu. Wszystko nabiera sensu, co tam się działo, nie? Bardzo ważny element, bardzo ważny nie element. Można go pomijać, nie można go pomijać. No jest jeszcze Benedykt IX tutaj na liście, nie? Ostatni. Tak. On generalnie, słuchaj. Czemu on ma taką... Czasy? Czemu on... Czemu on... 1000, słuchaj, 1032. Tak dziwnie. Były tak.
1602-1604. Później 1405. Jeden rok. Nie rozumiem. Jeden rok. I później 1407-1408. No. Miał jakby... No jest tak, oskarżony ma przez... dziurę w, ma dwa lata dziury w byciu papieżem. Oskarżony przez biskupa Benno z Piacenze o wiele nikczemnych cudzołóstw. Jego życie skłoniło Piotra Damiana do napisania obszernego traktatu przeciwko nielegalnemu seksowi, zwłaszcza homoseksualizmowi. Wiem, że się śmiejemy z okropnych rzeczy, w sensie, że to ludziom niszczyło życie i tak dalej, ale fakt, że twoje życie jest zapisane tak, że przyczyniło się do napisania obszernych po prostu paragrafów na temat tego. To jest kurwa mocne. Do dzisiaj niektórzy piszą obszerne traktaty. Swoim Liber Gomorianus Damian oskarżył Benedykta o rutynową sodomię i bestialstwo oraz sponsorowanie orgii. W maju 1445 roku Benedykt IX złożył rezygnację z urzędu, aby się ożenić. Powiedział dobra, spierdalam. Nie no, kurwa, nie ma opcji, chuj z tym. Ale ja mam wrażenie, jakby to papiestwo to był ten moment, kiedy oni właśnie mają taki najbardziej melanżowy czas swojego życia. Bo on, zobacz, on był papieżem i potem w 40... Czekaj. W maju 45 złożył rezygnację, ale później był jeszcze w 47. Ale potem był jeszcze rok papieżem później. Co był? Że on złożył rezygnację, ale nie ożenił się ostatecznie. Może nie dali mu... Ja pierdolę, tak to trzy pontyfikaty, trochę. Stary. Nie dali mu się ożenić, on wrócił. Dobra, jeszcze dwa lata, okej, niech będzie. Nie. Jest jakaś grubsza sprawa. Tak? A, to jest mocne. Stary, w 47 on po prostu pożałował, że odszedł. O. Żona. Epicki żona moment. On był dwa lata żonaty i uznał, wiesz co, w sumie lepiej było być papieżem. Brakuje mi tych orgii. Jakby, I missed Bussy. On był jak, nic nie powinien. On myśli, że żona jego usłyszała, o, przykro mi, nie jesteś jak Ezio. You're no Ezio. Wiesz, co mi się daje, że ją po prostu ciążyły te kule. Wiecie, że o... No, jego, no. O, oh, wow. Tyle, to wszyscy. Wszyscy, którzy są tutaj oczywiście. To, rozpisani. To wszyscy aktywni seksualnie papieże. Naprawdę. Nie muszę antypapież. Nie ma żadnej dyskusji. Nie ma. Słuchaj, nikt kurwa nie zamierza więcej plotek dodawać. A nie, przepraszam, bardzo ważne. Okej. Okay. Ktoś pyta, czy Liber Gomorianus faktycznie oskarżył Benedykta IX o sodomię, bestialstwo i orgię, bo nie ma nigdzie źródła. I ktoś później znalazł i zobaczył, że po tłumaczeniu te oskarżenia się nie pojawiają. Więc... oczyściliśmy imię Benedykta oraz Libera Gomorianusa. Liber Gomorianus to tytuł. To nie gość. A, czekaj, czy, tak. Liber Gomorianus. Bóg Gomora. To książka napisana przez Benedykty. Benedyktyna. Petera Damiana. Ja miałem takie, ale zajebiste imię i nazwisko. Liber Gomorianus. Słuchaj, jeśli gość by się nazywał Liber Gomorianus... Właśnie dlatego mnie to dziwiło. To tak... byś o nim słyszał więcej. Jakby to miałby więcej do powiedzenia. No i jest faktycznie Liber Gomorianus. Jest o tym, że było against various sexual sins. No, gość. I kontrowersje były z tym związane. Szokujące, czy niesamowite. No, on był jak przeciw. On był jak, czy możecie. Get the room. ten Peter Dylan był jak, czy możecie się kurwa nie ruchać wszędzie? Coś to płynęło bardziej stąd.
Że on był jak, ja pierdolę. Ja myślę, że tak było. Czy ja mogę zjeść w pokoju kanapkę? Słuchaj, dosłownie jest tutaj wspomniane, że jego wkurwiało to, że ci wszyscy puszczający się duchowni jakby nie wypełniali swoich obowiązków przez to. Dla niego to był największy grzech tego wszystkiego, że oni byli zbyt zajęci tym. No, no, nie dziwię się. W sensie nie dziwię się, że go to wkurwiało. Wygląda tak ta lista, a to jest, wiemy, że to jest lista bardzo okrojona. W sensie bardzo taka, wiesz, do bare minimum ona jest sprowadzona. Tak. Piękne, piękne. No i ten, jakby wspomniałeś, jak się nazywał? Depths of Wikipedia. Tak. Zajebiste źródełko, bardzo dobre, polecamy. Tak jest. Ona tam i na Instagramie, na Twitterze chyba, nie? Na Instagramie. Można znaleźć. Ma śmieszno często. No. A, jeszcze miałem jedno przemyślenie. No. Że dzisiaj, jak spisywałem ten temat, to zorientowałem się, że ja mam jakieś takie wizje, że wszystko, co się dzieje w Watykanie, jest zwieńczone odgłosami z gry RTS. Że jak jest, ale nie takimi, że walki, tylko z menu. Że masz jakieś takie echo drzwi. Że to jest jak byś twierdzę krzyżowiec zamykał. Ja zawsze sobie wyobrażam, że każda z tych rzeczy dzieje się w wielkim, pięknym takiej sali i oni siedzą w kółku na krzesłach i rozmawiają. A czy... I to wszystko... Myślę, i te wszystkie tematy wychodzą wtedy. Terapię grupową mają po prostu. Co chłop zrobi, by nie iść na terapię? Okej, dołączam do... I wtedy... Ezio... powiedział o swoich kulach. No muszą być te dźwięki. Kurwa, teraz jest też słyszę, ja pierdolę. Ja kurwa, ja czytam tak, Felix III i w tyłu głowy mam tak.